W Polsce morsowanie jest bardzo popularne. Doświadczony mors jest w stanie wytrzymać w lodowatej wodzie około 5 minut. Mój dzisiejszy gość, wicemistrz Polski w morsowaniu, wytrzymał w wodzie w okolicach 0 stopni 4 godziny. Łukasz Szpunar jest moim dzisiejszym gościem. Ice King, cześć Łukasz. Powiedz mi, jak w ogóle możliwe jest wytrzymanie tak długo? Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę twój staż, czy mógłbyś rozwinąć to? To jest troszkę tak jak na siłowni, czyli jakbyśmy przez, powiedzmy, bo dużo jest takich morsów, co morsuje i 10 lat, i dłużej, ale ich morsowanie polega na tym, że wchodzą co niedzielę na 3 minutki do wody, robią sobie 3 zdjęcia, wychodzą z tej wody i tak naprawdę przygoda tygodniowa z morsowaniem się kończy. To jest zupełnie tak, jakbyśmy poszli na siłownię i przez 10 lat byśmy ćwiczyli na siłowni piątkami, ciężarami. To też, no niestety, ale te bicepsy by nam nie urosły. Tu cały czas musi być progresowanie, czyli zwiększamy jakby te doznania morsowe, przez co nasz organizm się adaptuje do jakby czegoś większego. Ja też jak zaczynałem morsowanie, bo mój staż morsowy jest bardzo krótki, teraz czwarty sezon jest, wchodzi, teraz właśnie w tej zimy. W sumie 3 sezony przemorsowałem. To na początku pamiętam, jak siedziałem 5 minut w wodzie, to bałem się, że po tych 5 minutach to ja umrę, że to już jest taki naprawdę bariera, że jestem już naprawdę, nie wiem, kozak, że wytrzymam te 5 minut. A wychodząc z tej wody, to tak naprawdę ktoś musiał mi tam pomagać, ubierać się, bo już byłem dość mocno zmrożony, tak? Szczególnie, że na zewnątrz było dość zimno. Okazuje się, że nie liczy się staż w tym, mogę powiedzieć, w tej branży czy w tym sporcie, bo też uważam, że morsowanie to jest też jakby dziedzina sportu, że tu liczy się tak naprawdę najbardziej progres w tym, co robimy. Czyli rzeczywiście cały czas zwiększać te bodźce, żebyśmy po prostu dążyli do tego, żeby co tydzień, co dwa, żeby troszkę było lepiej. Na siłowni nazywa się to progresywne przeciążenie. Czy to, co ty robisz w przypadku morsowania, też jest przeciążeniem dla twojego organizmu jednak? Jest to przeciążenie, właśnie dobrze, że ten temat poruszyłeś. Od razu mówię tak, że przyjęło się, że morsy nie chorują, morsy są bardzo odporni i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem szczerze, że od czasu do czasu potrafię złapać jakąś infekcję, jednak ta infekcja trwa krócej. Dlaczego? Morsowanie takie rekreacyjne, co wchodzimy powiedzmy na 5, 10, 15 minut, rzeczywiście pobudzamy ten układ odpornościowy i on rzeczywiście, ta odporność u nas wzrasta. Ale jak ja siedzę, przygotowując się do jakichś wyzwań, godzinkę, dwie, to niestety ta odporność jest zażynana. I wystarczy potem, powiedzmy, się nie wyspać, gdzieś być przemęczonym, ta odporność spada i można złapać jakąś chorobę. Więc to jest troszkę jak ze sportem takim amatorskim, a ze sportem wyczynowym. Ten sport wyczynowy, no niestety, można się nabawić kontuzji, mogą być jakieś inne, powiedzmy, kwestie, które no nie do końca są dobre. No, niestety, tak to jest. Sport nie zawsze jest zdrowy i to morsowanie takie ekstremalne też zaczyna ten nasz układ odpornościowy. Trzeba o to dbać, żeby to było, powiedzmy, żeby potem się wyspać, zregenerować. Tak właśnie to wygląda. Jeszcze w morsowaniu jest tak, że krótkoterminowo my osłabiamy swoją odporność, ale długoterminowo ją wzmacniamy. Dokładnie tak jak w zasadzie z siłownią, jest to świetny przykład. Czyli trenując jakiś mięsień, my go niszczymy poniekąd i potem on się nadbudowuje, żeby stać się silniejszym i żeby następnym razem już poradzić sobie z tym bodźcem. Ale dobrze, jesteś, myślę, mogę to powiedzieć, zawodowym morsem. Kim jeszcze jesteś? Czy mógłbyś się tak ogólnie przedstawić? Jeszcze wracając do tematu wcześniej, chciałem jeszcze jeden temat poruszyć. Na przykład często tak jest, że jak nas złapie choroba, to nasze babcie tak właśnie mówiły, wejdźmy do gorącej wody, weźmy ciepły prysznic i tak dalej. Okazuje się, że nasze babcie kłamały, może to mówiły świadomie, może nie. Wejdźmy do zimnej wody, weźmy zimny prysznic. Tak jak właśnie wtedy właśnie ten układ odpornościowy jest jakby pobudzany. Rzeczywiście, jak to jest początek infekcji, ja miałem wiele przypadków u siebie, nawet jak pierwszy raz wszedłem do tej zimnej wody, miałem tam jakąś infekcję, ale powiedziałem sobie, no dzisiaj to jest ten dzień, zaczynam morsowanie i nie ma w ogóle gadania. Może też moja psychika tak się broni przed tym, żeby tego nie zrobić. No i rzeczywiście po takim morsowaniu w zimnym prysznicu często właśnie na długi dzień byłem zdrowy, więc nasze babcie kłamały, chyba nieświadomie, ale kłamały. W ogóle. A wracając do tematu drugiego pytania twojego, jeszcze raz jakbyś powtórzył. Jesteś zawodowym morsem, kim jeszcze jesteś? Wiesz co, człowiek ma wiele ról w życiu.
Ról mam wiele, jestem przedsiębiorcą, prowadzę kilka jakby biznesów, jestem ojcem dwuletniego Jeremiasza, jestem mężem Ani, jestem nauczycielem, jestem uczniem, ról w życiu mam wiele. Ostatnia chyba moja rola, która można powiedzieć, że przejęła dość dużo życia, to jest właśnie taki normalny człowiek, który powiedzmy wychodzi poza swoje strefy komfortu i przez to, że wychodzi poza swoją strefę komfortu, w jego głowie zmienia się mental i to, co powiedzmy 3 lata temu było dla niego nieosiągalne, w ogóle niemożliwe, okazuje się, że teraz jest możliwe, można sobie to pokładać w głowie, że spokojnie mogę do jakiegoś wyzwania podejść i się tego nie boję i z chłodną głową to mogę zrobić. To jest trochę zaskakujące, bo jak słyszę spełniony ojciec, przedsiębiorca i tak dalej, no to jesteś ogólnie spełnioną osobą, więc skąd pomysł, żeby nagle zacząć robić coś tak zaawansowanego, coś tak niewyobrażalnego dla wielu ludzi jak morsowanie i to zawodowe? Wiesz co, każdy ma swój taki Everest. Dla kogoś rzeczywiście może być to niesamowite. Dla mnie jest niesamowite, jak powiedzmy samotna matka wychowuje 3 dzieci. To też jest powiedzmy ekstremum. Wiem, ile pracy jest z dzieckiem i też to jest dla mnie ekstremalne, więc każdy ma jakiś tam swój Everest, który powiedzmy jest dla niego powiedzmy do zrobienia, a dla drugiego może być ciężkie. Więc ja ze swojej strony uważam, że to jest powiedzmy coś takiego bardzo niewyobrażalnego, bo powiedzmy tak jak mówiłem, ten mental mam już zmieniony. Ale można u każdego znaleźć powiedzmy takie coś. Myślę, Przemku, też masz takie coś u siebie, co powiedzmy jest niewyobrażalne dla kogoś innego, a ty to po prostu robisz, tak? Dlaczego to robię i po co mi to, jak tak jak mówisz, czuję się spełniony? To jest dość ciężkie pytanie. Myślę, że odpowiedź jest właśnie moja główna motywacja, o której nieraz mówię, jest to właśnie mój syn. Z doświadczenia widzę, że dzieci nie uczą się na tym, co mówimy, co im każemy, tylko to, co robimy. Tak, uczą się od wzorów. Ja myślę, że jak on podrośnie, jeszcze jest trochę nieświadomy, jak podrośnie, zobaczy, że jego tato takie rzeczy robił, będzie mu po prostu troszkę łatwiej w życiu i cokolwiek będzie robił w życiu, będzie miał fajny wzór do naśladowania, że po prostu można. I to jest moja główna motywacja. Oczywiście są jeszcze jakieś motywacje poboczne, że po prostu kocham to. To jest tak troszkę jak często w filmach o zombie. W filmach o zombie jest taka sytuacja, że zawsze jest taki wątek, że jest powiedzmy grupa osób niezarażonych i w pewnym momencie któryś tam z tych zombiaków go ukąsi. I ten człowiek tak pomału zamienia się w tego zombie, tak? Ten zombie go przyjmuje. To tak troszkę u mnie było właśnie jak z morsowaniem. To morsowanie, to zimno, ta ekspozycja na zimno coraz bardziej jakby przyjmowała kontrolę nad moim ciałem, nad moim umysłem, że po prostu nie mogę bez tego żyć. Czyli jesteś teraz uzależniony od morsowania. Tak, jestem uzależniony od morsowania. Może za 10 lat będę w takim właśnie tym w kółeczku i będę mówił, cześć, mam na mnie Łukasz, morsuję 10 czy tam 15 lat. I tak dalej, nie? No więc to tak, może jakieś takie będą. Chociaż tak jak mówię, to jest zdrowe nauki. Nikt jakby przez to jakby jeszcze nie miał jakichś powiedzmy skutków ubocznych, przynajmniej nie słyszałem, więc jakby jak najbardziej jest to zdrowy nauk, tak jak wiele innych, jak sport i jeszcze parę innych można dodać, więc no na pewno to jest na plus i można się tego uzależnić, ale zdrowa. Tak, grupa anonimowych morsów. A powiedz mi, o, grupa anonimowych. Co się dzieje w głowie kogoś, kto siedzi od kilku godzin w lodowatej wodzie. W lodowatej, czyli w wodzie bliskiej 0 stopni. Dużo osób właśnie to pytanie mi zadaje, co się wtedy dzieje w głowie i o czym ty w ogóle myślisz wtedy, nie? Tam to jest troszkę zakrzywienie czasu przestrzenne. Ten czas leci inaczej. On może lecieć wolniej, może lecieć szybciej, w zależności jakie masz nastawienie i w zależności jak postrzegasz ten czas i też o czym myślisz. Tam jest tak, że nasz umysł, jak chodzi o nasz umysł, często się robi jakieś, powiedzmy, ja przynajmniej robię, techniki wizualizacji i inne, ale to są bardzo proste techniki, bo tak jest, że nasz umysł w tym momencie, nasza głowa, nasz mózg walczy o przetrwanie i nie ma tu miejsca na jakieś skomplikowane łamigłówki umysłowe, proste jakby techniki, ale ten, to mówię, czas mija inaczej i też wchodzi się w taki troszkę trans. Więc jak się wchodzi przez ten trans, to ten czas mija inaczej i
No i po prostu no, podejrzewam, że bardziej ciężko by było komuś wytrzymać z zewnątrz, obserwując to, jak ja na przykład siedzę, czy robię to wyzwanie, niż w drugą stronę, jak ja siedzę. Chociaż, że to jest ekstremalne. No, często to są właśnie takie przypominanie wspomnień z przyszłości, z teraźniejszości, z przyszłości. Często myślę o rodzinie, o Jeremiaszu i to mnie jak najbardziej motywuje. Też mam takiego, powiedzmy, anioła przy sobie, który się nazywa Bartek Florek. Jest to trener mentalny, jest to psycholog, ale też to jest hipnoterapeuta. On też cały czas jest przy mnie na wyzwaniach i na treningach, które miałem właśnie do rekordu Guinnessa. I cały czas jakby pracuje ze mną i widzi, co się u mnie dzieje i też widzi, co w danym momencie jest niepotrzebne. Czy na przykład pokazuje mi w zeszyciku różne zdjęcia. Każdy zastanawia się, co tam jest, co tam są za zdjęcia. Nie są tam zdjęcia go chyba, śmieję się z tego, żeby mi to rozgrzewał. Są tam zdjęcia, mówię, takie bliskie mi, tak? Są tam też różne, powiedzmy, cytaty, różne, powiedzmy, ćwiczenia, które mamy, które po prostu lepsze przypomnienia mi pokazuje. Więc takie jak najbardziej, tak właśnie pracujemy nad takimi właśnie narzędziami. I ten czas po prostu leci wtedy inaczej. I powiedzmy te 4 godziny co i 2 minuty, co siedziałem na Mistrzostwach Polski, podkreślam, jestem drugim wicemistrzem Polski, bo przede mną było jeszcze dwóch innych kocurów. Gość, który najwięcej siedział, a bardziej morski niż gość, Daniel Mikołajczyk, siedział 6 godzin, więc no, to mówię, to jest naprawdę już ekstremum. Jednak, i wątek mi wyleciał. Te 4 godziny nie działa jak nie, te 4 godziny to nie jest jak 4 godziny, tylko to jest, powiedzmy, jak godzina, czy jak 2 godziny, tak? Ten czas rzeczywiście się skurcza i nie ma się tego po prostu uczucia czasu tyle, co tak naprawdę to trwa. Mhm. Czy mógłbyś podać jakieś przykłady cytatów i tych rzeczy, które pokazuje ci twój trener mentalny? Mhm. Wiesz co, miałem takie cytat, który mnie motywował na przykład na Mistrzostwach Polskich. 4 godziny w wodzie, 1 rok glorii. Taki miałem cytat. W tym sensie, że jak zrobię te 4 godziny w lodzie, no to taki był cel, taki był plan wtedy, żeby być mistrzem Polski w morsowaniu. No i taki był właśnie ta gloria, że rok czasu po prostu oczywiście będę tym mistrzem Polski i będzie ta gloria. Tak? To mnie motywowało. Ten cytat wymyślił Piotr Marczewski, który też pracował bardziej jako trener taki właśnie ciała. To jest ekstremalny mors, to jest bardzo znany survivalista w Polsce i też gość, który no, rzeczywiście to zimno odczuł, bo był w Jakucji, w najzimniejszym miejscu na świecie, gdzie 200 km przeszedł piechotą, spał pod chmurką w temperaturze minus 50 stopni i to rzeczywiście przeżył, więc tak jak mówię, no jest naprawdę, jest gość, z którego można czerpać wiedzę i też rzeczywiście w tym właśnie pomagał w przygotowaniach. Z innych cytatów to ciężko mi coś przytoczyć teraz. A jak? Głównie właśnie... Tak, słucham. Głównie to właśnie na tym się skupiam, na tym cytacie właśnie co to... A jeśli chodzi o zdjęcia i wspomnienia i ogólnie wizualizację jakichś rzeczy, to ty sobie na przykład wspominasz takie codzienne rzeczy jak wyjście z synem na plac zabaw czy coś takiego, czy jakieś bardziej skomplikowane? Wiesz co, mam to na pewno zdjęcie syna, mam zdjęcie żony, mam całą rodzinę. Mam na przykład taką technikę, jedną z technik, którą stosuję właśnie wizualizację, którą stosowałem na Mistrzostwach Polski. Na Mistrzostwach Polski po 3 godzinach i 15 minut moja temperatura spadła poniżej 33 stopni, co już była taka, powiedzmy, pomału się robiła bariera, przy której po prostu powinienem wychodzić z tej wody. Na Mistrzostwach Polski nie jest tak, że ty siedzisz ile chcesz do tego momentu, aż cię tam będą wynosić stamtąd, tylko siedzisz tyle, ile ratownik ci na to pozwoli. Tam cały czas jest badany przez ratowników i w którymś momencie, jak on ci powie, że już wychodzisz, to po prostu już wychodzisz, czyli to jest dość trudny sport, jak można tak to nazwać, z tego powodu, że ty możesz chcieć, a twój organizm też musi chcieć. To jest tak zupełnie jak na powiedzmy na maratonie byś biegł i powiedzmy w połowie biegu podchodzi do ciebie ratownik, ty już dalej nie biegasz, bo to już zagraża twojemu zdrowiu. Raczej tak nie ma. Chyba, że ty się sam wycofasz z maratonu albo jak padniesz na ziemię, zemdlejesz, to wtedy oczywiście do ciebie podbiegną. Tu cały czas jesteś badane są twoje funkcje życiowe i w którymś momencie, jak tu już jest za dużo dla ciebie, to niestety, ale
Wychodzisz. I tak, po godzinach, po 3 godzinach 15 minutach Marcin Medyk, jeden z głównych ratowników tam, powiedział, że no niestety Łukasz, ale już wychodzimy. I wtedy z Marcinem właśnie zacząłem troszkę negocjować w taki sposób, że powiedziałem, że no Marcin, zobacz, że ze mną wszystko jest okej. Często w tych niskich temperaturach jest tak, że my zaczynamy majaczyć, mówimy niespójnie, zapytają nas się, jaki dzień tygodnia, nie wiesz, zapytają się, jak twoja żona ma na imię, nie wiesz, nic po prostu nie wiesz. Dlaczego? Bo twój mózg już tak się wyłącza, zaczyna się skupiać na przetrwaniu, że nie wiesz, jak odpowiedzieć na podstawowe pytania. Tu tak nie było. Tu cały czas byłem świadomy, cały czas mu odpowiadałem na pytania. Wszystko jakby było pod kontrolą. Ja mówię, Marcin, przyjdź do mnie za 5 minut, zobaczysz, że moja temperatura wzrośnie. I wtedy z jedną z tych technik była właśnie wizualizacja, gdzie sobie wyobrażałem obraz, jak byłem w Egipcie parę lat temu. To było właśnie przy piramidach, było strasznie gorąco, 40 stopni gorąca, bezchmurne niebo, ciepły piasek, no po prostu aż parzyło, tak, od tego upału. I ta wizualizacja sprawiła, że jak on przyszedł, za 5 minut moja temperatura skoczyła powyżej 33 stopni. I ja mówię Marcinowi, Marcin, słuchaj, ja chcę do 4 godzin, bo taki miałem cel, no trwać. On parsnął śmiechem i powiedział, że to nie jest możliwe, bo przy tej temperaturze to już równo w dół będzie mi spadała. No i okazało się, że moja temperatura do 4 godzin wytrzymała i już się utrzymywała w takiej jakby formie, jak jest. Więc tak jak mówię, proste obrazy, proste zdjęcia, które w danym momencie są niepotrzebne, żeby przetrwać, powiedzmy, ciężki czas. Jeszcze dodam, że 4 godziny się nastawiałem z tego powodu, że rok wcześniej najlepszy wynik był 2 godziny ponad. Michał Jurkowski go zrobił, więc podejrzewałem, że jak nastawię się na 4 godziny, to zupełnie mi wystarczy na Mistrzostwo Polski. Wchodziłem jako pierwsza tura, jak chodzi o, przepraszam, druga tura, bo dzień wcześniej była jeszcze jedna tura, ale wchodzimy jako druga tura praktycznie na początku. To nie jest tak, że wszyscy wchodzimy na raz, tylko wchodzimy turami. Ja wchodziłem o godzinie 9, ale było jeszcze o 11, o 13, o 15, o 17 następne wejścia. Była pierwsza tura dzień wcześniej. Ja byłem wtedy w hotelu i moja przyjaciółka Agnieszka przyszła do pokoju i mówi, słuchaj Łukasz, jest problem, ktoś zrobił już 3 godziny. Dzień wcześniej, mówię, no to świetna informacja, to wiem wtedy, że wiem już, że muszę się nastawić na te 4 godziny, jeżeli nie ma, że boli, tak? I to jest tak, że ja, ten gość, który zrobił 3 godziny, otworzył mi oczy i moje jakby spostrzeganie na to, że mogę zrobić więcej, bo jak on zrobił 3 godziny, a rok wcześniej było ponad 2 godziny, no to można zrobić te 3 godziny, można i więcej. On mi otworzył jakby moją głowę na to. Ja znowu właśnie Danielowi i Dawidowi Małolepszemu otworzyłem głowę, że można zrobić jeszcze więcej, tak? No i chłopaki zrobili jeszcze więcej, ale na arenie międzynarodowej patrzą na Polskę, na tych właśnie morsów z Polski, przecierają oczy, jak to jest możliwe, że ktoś zrobił 4, 5, 6 godzin w zimnej wodzie, która była z lodem, bo do tej wody był cały czas zasypywany lód, żeby temperatura utrzymywała się w okolicach 0 stopni, więc no tak sprawa wygląda. A czy kojarzysz, jaki jest rekord ogólnie międzykrajowy? No to rekordy w morsowaniu, mhm. Mówisz, tak? Tak. No to są rekordy właśnie. Nie ma większych czasów, ktokolwiek na świecie zrobił. Czyli tak w zasadzie jesteś wicemistrzem świata. Drugi wicemistrzem świata, można powiedzieć tak. Tak. No można tak powiedzieć, bo nie słyszałem, chyba że ktoś tam powiedzmy w dalekim świecie to robi i nie chwali się tym, ale nikt publicznie nie zrobił powiedzmy lepszego wyniku w zimnej wodzie, tak? W okolicy 0 stopni. Nikt takiego wyniku nie zrobił. Mhm. Drugi wicemistrz świata Polski, czyli byłeś trzeci, dobrze rozumiem? Tak, byłem trzeci dokładnie, byłem trzeci. Jeszcze powiem ci ciekawostkę, że to są jedyne mistrzostwa na świecie, w których liczy się BMI. Czyli jest to bardzo sprawiedliwe, bo jak ja, podam ci przykład, jak ja ważyłem 100 kilo i teraz też podobnie ważę, to ja 4 godziny muszę wysiedzieć i mam podobną punktację jak gość, który powiedzmy waży 130 kilo i będzie siedział 5 godzin. Więc mamy taką samą punktację, bo to jest BMI dzielone przez czas i wtedy wychodzi punktacja i tak to wygląda. Ja tak naprawdę miałem przez to czwarty czas. Słuchaj, ja miałem czwarty czas
bo trzeci czas był około 4 godziny i tam 15 minut, coś takiego, ale przez to, że o wiele mniej ważyłem, na to trzecie miejsce wleciałem, tak? I dlatego się stałem tym drugim wicemistrzem Polski w morsowaniu. Co mnie bardzo cieszy, bo szczerze, no, czwarte miejsce chyba było najgorsze, więc no, najgorsze, co może być dla kogoś, to powiedzmy starczy na zawodach. Ale zadziwiające jest to, że w jednym roku rekord to 2 godziny coś, a w kolejnym roku jest już taki ogromny przeskok. To jest naprawdę szok. Wielki szok. Krótki przerywnik. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, a będzie to dla mnie znak, aby tworzyć więcej rozmów o właśnie tej tematyce. Jeśli interesujesz się holistycznym rozwojem, to sprawdź jeszcze darmowe fragmenty mojej książki, w której streściłem lata rozwoju do 85 praktycznych rozdziałów. Link do darmowych fragmentów znajduje się w opisie oraz na stronie przemekwojcicki.pl. A teraz wracamy do rozmowy. Dokładnie, cały czas to wszystko jest świadomość obcowania zimnem. Mój pierwszy taki, powiedzmy, bardziej ekstremalne wejście do wody z lodem, to było w chłodni było minus 20 stopni. I dodatkowo tam była balia z lodem, tam robiliśmy resety. To było na szkoleniu u Werena Romanowskiego oraz Rock Balancing Ice. Takie szkolenia właśnie robili z ekstremalnego morsowania. No i tam to było właśnie pierwsze wejście. Wszyscy tak naprawdę widzieli we mnie potencjał, bo kał chłopa, że tam trochę posiedzi. Siedziałem tam 15 minut, słuchaj. Byłem tak naprawdę w lekkiej hipotermii. Było naprawdę ciężko. Pierwszy raz byłem w hipotermii, to jest takie no, ciekawe uczucie. Nie uważam, że to jest negatywne ani pozytywne. To jest takie neutralne uczucie, co mamy drżenia mięśniowe. Nasz organizm wywołuje te drżenia mięśniowe, które są po to, żeby ogrzać organizm, tak, żeby ciało ogrzać. Więc przez to te drżenia występują, powiedzmy, przez 15 minut, pół godziny, póki organizm nie wróci do naturalnej temperatury. Oczywiście wtedy trzeba się ubrać w ciepłe ubrania, a bardziej ktoś ci ubiera, bo ty tak naprawdę jesteś takim, powiedzmy, no, w takim troszkę w gorszym, powiedzmy, stanie, że no, ktoś ci musi pomóc, bo masz te drżenia mięśniowe i samemu się ciężko ubrać. No i dodatkowo się ubierasz ten śpiwór, w czapkę i tam się wygrzewasz w taki sposób. Więc po 15 minutach stamtąd wyszedłem. Dlaczego? Moja świadomość obcowania z innym była dość mała. Zestresowałem się tam, że coś mi się stanie, że coś będzie z organizmem nie tak. Jeszcze tyle nie siedziałem w zimnej wodzie. No i po prostu przez stres moja adrenalina skoczyła i przez to bardzo szybko jakby temperatura spadła mojego organizmu i musiałem wychodzić, więc na tamten moment stwierdziłem, nie, to chyba nie jest dla mnie. Nie, to nie jest dla mnie. Fajna przygoda, fajne szkolenie, ale nie jest to dla mnie. Potem się okazało, że jednak można więcej. I dobrze rozumiem, że to było twoje pierwsze obcowanie z morsowaniem i 15 minut wytrzymałeś. Nie, to nie było pierwsze. To nie Okej. było pierwsze. To było pierwsze takie ekstremalne morsowanie. Wcześniej oczywiście morsowałem. Wcześniej, słuchaj, jeszcze mieliśmy inne przedsięwzięcia, o których pewnie powiemy później. To było właśnie, widzisz, żebym ci nie skłamał, to było gdzieś półtorej roku temu, jakoś tak, jakoś półtorej roku temu, tak? Jakoś tak. No, to około półtorej roku temu. Zaraz planuję cię dopytać dokładnie, jak te zawody wyglądają, jak wygląda to, co się dzieje po samym rekordzie, czyli jak się ogrzewasz i tak dalej. Ale jeszcze właśnie chcę pociągnąć temat treningu mentalnego. Czy te wizualizacje tej pustyni, czy tej plaży gorącej, to czy to było zaplanowane? Czy już miałeś plan? Jeżeli moja temperatura będzie spadać, to i to sobie będę Tak, wizualizował, czy to było takie z miejsca? dokładnie miałem plan. Właśnie Bartłomiej Florek właśnie pokazał fajne ćwiczenie. To w ogóle każdemu sportowcowi polecam. Po prostu wymieniamy wszystkie plusy i minusy, które mogą nas spotkać. Czyli wszystkie takie, szczególnie skupiamy się na tych minusach, tak? Bo plusy to okej, okay, to fajnie, że są, ale powiedzmy różne kryzysy. No jeden z kryzysów był właśnie taki, że podchodzi do mnie ratownik medyczny
i mówi: Łukasz, wychodzisz, bo jest już źle. A ja wtedy miałem odpowiedź na to, że już wiedziałem, co zrobić, czyli powiedzmy każde wszystko, co mnie spotkało na mistrzostwach, nie było dla mnie zaskoczeniem. Mhm. Czyli jak podszedł do mnie, mówił: Łukasz, wychodzisz, to ja miałem odpowiedź już, którą wcześniej była zaplanowana. Rozmawiam z nim, ratownik widzi, że jestem świadomy, że nie majaczę, że wszystko mówię spójnie, że wszystko jest ok z moją świadomością i dam jeszcze czas na to. Ja wtedy zrobię tą wizualizację. Więc to wszystko jak było zaplanowane, i tam było dużo takich, powiedzmy, podpunktów, które mogą być kryzysowe, na przykład, nie wiem, bolą mnie nogi, na przykład coś mnie rozprasza, dużo było takich właśnie punktów, na których już miałem odpowiedź, żeby nic mnie nie zaskoczyło w tej sytuacji. To jest super naprawdę ćwiczenie dla każdego sportowca, że startuje w jakichś zawodach, tam też różne sytuacje wydarzają, żeby nie było tak, że działamy na spontanie, zrobił się jakiś kryzys, musimy sobie z tym poradzić, tylko wcześniej mamy już zaplanowane przy tym kryzysie, co możemy zrobić. No to dobrze, załóżmy sobie, że coś ci rozprasza. Jaką masz odpowiedź? Jakiego asa z rękawy wyciągasz w tym momencie? Wiesz co? Wtedy co tam miałem? Jak mnie coś rozprasza, no to skupiam się na sobie. Skupiam się na sobie, czyli zaczynam się skupiać na sobie. Myślę o rodzinie, o Jeremiaszu, o tym, co jest, jakby do środka się skupiam, w sensie, nie? Do swojego umysłu w ten sposób. Też jedną z technik chyba najbardziej motywacyjnych, które też często stosują, Robert Karas też często stosuje, co właśnie można gdzieś tam na wywiadach czy gdzieś tam na nagraniach do tego dojść. Jeszcze taką ciekawostkę powiem, że na Mistrzostwach Polski była organizacja tych właśnie mistrzostw. Organizował to Walerian Romanowski, który też jest takim ekstremalnym morsem. I w organizacji był, wyobraź sobie, u mnie Bartosz Kupkowski, który teraz dość głośno jest o nim. Chciał właśnie ostatnio przepłynąć, długo miał próbę, teraz akurat ze Szwecji do Polski. No i właśnie akurat w organizacji, w mojej bali, był właśnie Bartosz. A przez to, że właśnie był u mnie, to dodatkowo mnie tak motywowało, że on cały czas jakby trzymał kciuki, żeby właśnie jak najdłużej zrobić wynik. Więc to też było właśnie fajne, że to była taka dodatkowa motywacja, że mówię, taki kosur jakby dopinguje. No to mówię, no to trzeba akurat siedzieć, bo no nie wypada trochę, nie? To była jedna z takich dodatkowych motywacji. Ale co jeszcze chcę powiedzieć z takich właśnie motywacji, takich ostatecznych, najmocniejszych, co właśnie Robert Karaś stosuje, też Bartosz Kupkowski, to jest technika takiej negatywnej motywacji, takiej na pograniczu, można powiedzieć, smaku i jest to naprawdę naprawdę to jest trochę chore, bym powiedział. Ja miałem, można to różnie jakby tłumaczyć, można to różnie robić. Robert Karaś miał coś takiego, że jak w którymś momencie miał już dość, powiedzmy, swojego treningu, czy nawet jak na zawodach startował, to wyobrażał sobie, że jak nie zrobi pewnego dystansu, to coś się stanie z jego rodziną. W ten sposób. Ja miałem w ten sposób, że przed moją balią wyobrażałem sobie, że jest moja rodzina, moi przyjaciele, bliskie osoby po prostu. I są jakieś, powiedzmy, terroryści w kominiarkach. Każda z tych osób ma przedstawioną spluwę do skroni. No i taka sytuacja, że jak ja nie posiedzę 4 godziny, no to niestety oni zginą. Jest to bardzo chore, mówię o tym, ale też bardzo motywujące, bo jak mamy z kimś, powiedzmy, bliską więź emocjonalną, to jest bardzo mocne i to działa po prostu. I jedna kwestia to zaplanować sobie taką technikę, a druga kwestia to naprawdę sobie wmówić, że to jest prawda. Jak to się robi, żeby sobie tak to wmówić, że naprawdę to na nas oddziałuje? To jest kwestia ćwiczeń przed, tak, czyli wielokrotne powtarzane, w końcu twój mózg stwierdzi, że to jest prawda i może tak się stać, tak? Czyli wielokrotne powtarzane to samo w kółko, tak? W taki sposób. W zawodowym morsowaniu ile procent przygotowania to trening mentalny, a ile to rzeczywiste wchodzenie do lodowatych wód i innych tego typu rzeczy? Można powiedzieć. Oczywiście każdy może też powiedzieć to inaczej, ale powiem tak, to jest na moim przykładzie. U mnie to jest tak, że trening mentalny, jak liczę na to, ile razy się spotykam z Bartkiem, a ile razy mam trening, teraz na przykład przygotowawszy do rekordu Guinnessa, to trening przygotowawczy do rekordu Guinnessa średnio miałem raz na miesiąc, a tak naprawdę, no czasem częściej,
a trening mentalny miałem co tydzień. Czyli chodzi na to, że powiedzmy, liczmy, że powiedzmy 25-30% to jest powiedzmy trening ciała, a 70% około to jest trening mentalny. Tak to wygląda. Dlaczego? Bo tu tak jak w każdym sporcie można się niestety przetrenować. I tak właśnie jest właśnie z morsowaniem. W przypadku mistrzostw Polski w morsowaniu ja po 4 godzinach przez jakiś czas niestety, ale nie pajałem wielką sympatią do morsowania. Wchodziłem na siłę, bo mamy różne eventy, na których no, nie wypada nie wejść. A to było takie wejście, bo trzeba wejść, ale to nie było z miłości. Dopiero po kilku miesiącach po sportem pokochałem to zimno. Więc to łatwo może się przetrenować. Jest to jednak, pomimo tego, że co sobie nie wyobrażamy, co ćwiczymy głowę, to jednak to jest, nie jest to czynnik stresujący dla ciała i można się przetrenować. Mhm. Z drugą stronę też po takim treningu dobrze iść w drugą stronę, czyli w stronę ciepła, żeby zrobić tą taką regenerację termiczną, czyli sauna, ubrać się cieplej, dogrzewać się i tak dalej. Jak poświęcimy zimno, żeby się poczuć w ciepło, szybciej wtedy się zregenerujemy też. No właśnie, a propos sauny. Ja przykładowo jak długo robiłem ciągle zimne, lodowate prysznice, to potem gdy włączałem gorącą wodę, to ona wręcz mnie parzyła. Czy ty masz podobnie? Wiesz co, nie włączam gorącej wody w ogóle, więc ciężko powiedzieć, ale na pewno w saunie mniej wytrzymuje. Na pewno w saunie mnie wytrzymuje i ta sauna jest mniej dla mnie taka, wiesz, przyjemna na dłuższą metę, na dłuższy czas siedzenia w niej. Więc tak to wygląda. Powiedz mi jeszcze właśnie, Przemku, bo powinien to na początku zadać, jaka jest twoja właśnie przygoda z morsowaniem, z obcowaniem zimnym, jak to wygląda, ile lat w tym działasz i na jakim etapie jesteś? Oj, szczerze ci powiem, że tak tego nie analizowałem, ale zacząłem na pewno od lodowatych pryszniców każdego poranka. Nie, to chyba najpierw było w ogóle tak, że się kąpałem klasycznie w ciepłej wodzie i na końcu pół minuty w lodowatej, czyli taki klasyczny start, myślę, większości osób. Potem przerodziło się już to w kąpanie się tylko w zimnej wodzie. Potem zrobiłem sobie beczkę ogrodową i tam sobie wskakiwałem w zimę już do lodowatej wody. Potem było jakieś morsowanie, jak się przeprowadziłem do miasta w jakimś jeziorze. I tak sobie morsuję. Aktualnie to wygląda tak, że głównie to są zimne prysznice. I zaraz będzie sezon na morsowanie, to na pewno też wskoczę do lodowatej wody. Ale dobrze, poruszyłeś już temat swojego rekordu Guinnessa. Ja zaraz będę chciał go dokładnie omówić i cię o to wszystko zapytać, ponieważ jest ono za tydzień. Ale jeszcze chcę cię zapytać o oddech w trakcie morsowania. Czy ty masz jakąś specjalną technikę na to wody? Nie. Wiesz co, nie mam specjalnej techniki, jak chodzi o w momencie siedzenia w tej zimnej wodzie. Dobrze było oddech spokojny. Warto oddychać przez nos, jak najbardziej, bo przez nos jak oddychamy, to powietrze jest ogrzewane, więc na pewno przez nos, ale nie mam jakiejś specjalnej techniki morsowania, oczywiście w sensie oddechu nie mam jakiejś specjalnej techniki, jednak mogę powiedzieć, że oddech jest ważny i też techniki oddechowe jakieś ćwiczę jak najbardziej. To jest to techniki Wima Hofa, troszkę w inną stronę. Spotkałem się z Leszkiem Nasiemcem, to było we wrześniu. To jest też jeden z takich właśnie ekstremalnych morsów. To jest prekursor w Polsce lodowego pływania. Też lodowe pływanie w Polsce, jesteśmy też mega giganci. On jakby zapoczątkował to lodowe pływanie. To jest pływanie w temperaturze, która ma najwyżej 5 stopni. Tak? I też właśnie są lodowi pływacy, którzy są najlepsi na świecie, też Polacy, którzy właśnie ten sport uprawiają. I właśnie Leszek mi kilka technik właśnie oddechowych podsunął, które właśnie sprawiają to, że mój organizm będzie bardziej zaadaptowany do zimna, będzie jego większa wydolność i jak najbardziej te techniki oddechowe stosuję, tylko to są techniki bardzo ekstremalne, bo no, po pierwsze nie powinno się ich robić samemu, można nawet zemdleć przy nich. Więc tak naprawdę rzeczywiście one by się nie nadawały na w momencie, jak siedzimy w zimnej wodzie. Mogłoby się coś stać, tylko po prostu ćwiczymy te techniki przed. Niech chodzi, to więc jak najbardziej oddech jest bardzo ważny. Często ten oddech gdzieś tam powiedzmy omijamy z tego powodu, że no nie widać tego powietrza, co wdychamy. Jednak to jest bardzo ważne. Zresztą oddechu na pewno dużo ci powiedział Damian Szyszka, tak? Maciej Szyszka, tak. Maciej Szyszka. Więc na pewno ci oddechu powiedział dużo. Tak jest, zachęcam do obejrzenia tamtego podcastu. A jeszcze bym cię zapytał, bo wspomniałeś tutaj o lodowatym pływaniu, w którym specjalizuje się kolega, który ci pomógł z oddechem,
A tak? Jednak ty siedzisz cały czas w tej wodzie i jest teoria, ma ona dużo wspólnego z prawdą, że jeżeli siedzisz długo w lodowatej wodzie, to wokół ciebie się tworzy otoczka cieplejszej wody, jak się nie ruszasz. Czy ty wykorzystujesz ten trik w zawodach i na pewno wykorzystujesz? Powiedz coś o tym więcej. Tak, wykorzystuję na pewno. Jak siedzę w tej bali, to staram się te 4 godziny, co siedziałem, w jednej pozycji nie ruszać. Nie ruszać nogami, nie ruszać rękami. W jednej pozycji stoję, życzy się, żeby ta temperatura się w koło utrzymywała i żeby w tych miejscach, co jesteśmy też przyczepieni, dotykamy, czy plecy, pośladki, nogi, żeby było w jednym miejscu, bo w tym miejscu się robi ciepło, więc jak najbardziej to wykorzystujemy. Przy pływaniu, nawet jak pływają właśnie lodowi pływacy, to okazuje się, że oni tak bardziej się schładzają niż ogrzewają. Przez to, że pływają, ale przez to, że robią ruch w wodzie, to i tak bardziej schładza niż przez to, że ten ruch wywołuje ciepło. Więc jak najbardziej jedna pozycja, no i nie jest to za komfortowe, dlatego na Mistrzostwach Polski wszystkie osoby, które kończyły, powiedzmy, swój wynik, były prowadzone na wózku inwalidzkim, co dla osób zewnętrznych czasem się wydawało, że to, no, no to już ktoś już umiera po prostu, nie? Ale tak było, bo to tak samo jakbyśmy 4 godziny na kibelku przesiedzieli, tak wstaniemy, to no niestety ciężko będzie chodzić, nogi będą zdrętwiałe. Tak samo w tym przypadku. Tu wszystkie mięśnie ścięgna są zdrętwiałe i byłoby to niebezpieczne, żeby od razu stawiać kroki. Po prostu trzeba pierwszy dojść do siebie. Tak samo, jeżeli już wchodzimy w pozycję, to czy najpewniej musi ona być taka, żeby jak najmniej mieć styku z wodą? Czy ty masz jakieś ustawienie specjalne rąk, nóg, czy jakoś się ściskasz? Ręce mam pod pachami, bo pachy grzeją. No. Taki w ogóle jeszcze mit, nie? Bo często właśnie morsują w taki sposób, nie? Tak albo tak, nie? Na jeńce tak zwanego, nie? No i okazuje się, że ta pozycja bardziej ciebie chładza, bo masz pachy otwarte, a tu bardzo ciepło ucieka, nie? Więc ta pozycja bardziej wychładza niż powiedzmy ta, nie? Więc no ale dużo osób właśnie w taki sposób morsuje, nie? Co też szanuję, bo też tak jest przez niektórych osób przyjęte, że my tam morsujemy powiedzmy ekstremalnie, prawdziwie, bo nie mamy neoprenów na nogi, nie mamy czapki, ręce w wodzie i tak dalej. I śmiejmy się z tych morsów, co mają powiedzmy czapki, szaliczki, wchodzą na 3 minutki w neoprenach. Nie śmieję się, cieszę się, że też morsują jak najbardziej. Cieszę się, że to robicie, bo w ogóle zaczęcie morsowania to też jest akt odwagi i naprawdę dużo osób nie przekroczy tej bariery, która właśnie jest bardzo ciężka do przekroczenia, żeby zacząć morsować. Więc dobrze, że morsujecie, a jak to robicie, po prostu jak wam tak jest dobrze, to róbcie to jak chcecie. Więc tak jak mówię, jak najbardziej szanuję każdego morsa, w jaki sposób by to nie robił. Dokładnie tak. Powinno... Ta zajawka powinna łączyć, a nie dzielić i to jest właśnie taki Dokładnie. Przykład, że o, ten nie morsuje, bo ma rękawiczki, ten nie morsuje, bo nie moczy rąk i tak dalej. Ale właśnie a propos tej pozycji, to ona chyba mniej ochładza z tego względu, że nie zanurzasz rąk w ten sposób. Ale pachy, wiesz co, pachy masz odkryte. I przez pachy, jak tu jest, jak potąd jest zanurzony, oczywiście potąd, to przez pachy, że tu woda dochodzi, to cię wychładza. Bo ogólnie też jest tak, że organizm pierwszy pozbywa się kończyn, a dokładnie rąk, właśnie w sytuacji zagrożenia i pierwsze odpadają najczęściej ręce, jeżeli się dłużej morsuje. Wiesz co, ręce, nogi, tak, dokładnie, bo rzeczywiście ta krew zaczyna wpływać do miejsc, które są bardziej dla niego cenne, czyli mózg, serce, tutaj ta okolica, środek, a nie powiedzmy kończyny, bo kończyny jakoś żyć bez kończyny jeszcze można, tak? Więc no, w ten sposób tak to działa. Więc jak najbardziej. Coś chciałem powiedzieć, ale wyleciałem z głowy, później może przyjdzie. Mhm. Czy ty czujesz palce po wyjściu? Czy w ogóle czujesz ciało? Może to będzie trafniejsze pytanie. Tak jak mówię, ciało jest zesztywniałe, czuję to wszystko, ale to wszystko musi wrócić do normy, czyli musi ta krew zimna z ciepłą się zmieszać z powrotem. Bardzo jest ważne, żeby nie robić tego nienaturalnie, czy po prostu dogrzewamy się naturalnie w taki sposób, że ubieramy się ciepło, owijamy się w śpiwór i te drzeje mięśniowe mają naszą temperaturę przywrócić do normalnej temperatury przed, tak? W momencie, jakbyśmy po wyjściu z takiego, powiedzmy, bardzo ekstremalnego morsowania weszli do sauny, no to niestety moglibyśmy tego po prostu nie przeżyć. No to jest takie powiedzenie śmierć kominkowa,
Były często takie sytuacje, że gdzieś tam powiedzmy ktoś tam wpadł na statku do wody lodowatej, no i wyciągali go, nie? Wyciągali tego właśnie żeglarza. No i niestety położyli go przy kominku, no i umierał, bo ta woda ciepła z zimą się za szybko mieszała, to musi wszystko być naturalnie, tak? Żeby nie było, powiedzmy, no, żeby się nie stało to, co nie chcemy, tak? Mhm. To jest akurat ważne. Byłem, powiedzmy, gdzieś tam właśnie były takie przypadki, może to było na szczęście mało, dużo się nie stało, ale ktoś po jakimś, powiedzmy, morsowaniu wszedł do sauny, no i prawie tam zemdlał, tak? Na szczęście wyszedł, wszystko było ok, ale mówię, ale na takich rzeczy się nie robi. Naturalnie nasza temperatura musi powrócić do normy. Oczywiście jak już powróci, to wchodzimy do sauny jak najbardziej możemy. Wtedy ten nasz organizm szybciej się zregeneruje. Wtedy już jak najbardziej możemy. Mhm. Morsowanie jest dla ciebie pewnym uzależnieniem, ale też jest dla ciebie formą terapii. Jak to działa? Dokładnie tak. Nie sposób siedzieć w zimnej wodzie i mieć depresję. Powiedz, no, siedząc w zimnej wodzie, jesteśmy po prostu, mamy uczucie szczęścia, bo wydzielają się nas różne neuroprzekaźniki, jak dopamina, więc rzeczywiście czujemy się tam bardziej szczęśliwi i no i nie ma możliwości, żeby czuć się, powiedzmy, źle. Dodatkowo te wszystkie problemy ja zawsze w wodzie zostawiam, czyli jak mamy jakiś tam, powiedzmy, gorszy dzień, to rzeczywiście jak wyjdę do zimnej wody, to te problemy gdzieś tam zostają w wodzie i wychodzę, już jestem jakby nowonarodzony, tak? Zresztą takie właśnie uczucie miałem, jak zacząłem morsować, że ja wychodzę i po prostu kocham wszystko i wszystkich i do każdego mi się po prostu przytulał, nie? Taka sytuacja, no rzeczywiście. Dlatego nawet jest coś takiego, że dużo osób przyjeżdża obserwować morsów, bo co prawda może nie morsują oni, obserwują, ale też jakby udziela im się ta taka dobra energia, która jest wśród tych morsów, co jak wychodzą, cieszą się i tak dalej i są szczęśliwi, więc gdzieś to się jakby ta energia wibruje, jakby oni się jakby gdzieś przy okazji troszkę tej energii też jakby korzystają z niej, w sensie, że też przenikają tą energią. Jak tu przejmować się jakimiś błahymi rzeczami z życia codziennego, kiedy twój organizm wprost walczy o przetrwanie i może w każdej chwili No tak, więc to było w tym momencie bez sensu, tak? Tak, no, tak. No, tak to działa. A jeżeli chodzi o to zawodowe morsowanie, to czy ty w jakikolwiek sposób przygotowujesz się przed samym wejściem? Czy robisz jakąś technikę oddechową? Czy może smarujesz czymś ciało? Jak to wygląda? Nie, niczym nie smaruję, nie robię technik oddechowych, też nie robię rozgrzewki. Rozgrzewka na przykład na wydarzeniu, które za tydzień będzie w Starym Brzegu u nas, Wielkie Święto Morsowania. Oczywiście rozgrzewka będzie, ale to bardziej w formie takiej, powiedzmy, integracji i tak dalej, ludzi i tak dalej w ten sposób. Ale rozgrzewka w przypadku, jak mówimy o morsowaniu takim, powiedzmy, rekreacyjnym 5 minut, to w sumie nie szkodzi ci, ale w przypadku, jak mówimy, robimy to długo, przez to, że robimy rozgrzewkę, naczynia krwionośne bardziej wychodzą na zewnątrz i twój organizm się po prostu szybciej wychładza, więc rzeczywiście rozgrzewka nie jest dobra w przypadku takim ekstremalnym. W przypadku takim, powiedzmy, rekreacyjnym ani nie szkodzi, ani nie pomaga, więc tak to właśnie wygląda w przypadku rozgrzewki. Więc ja po prostu wchodzę do tej wody i tyle. Ewentualnie można przed, powiedzmy 10-15 minut przed, jak robią właśnie lodowi pływacy, zanurzają głowę, znaczy w sensie twarz. Na twarzy mamy bardzo dużo receptorów i wtedy jak, powiedzmy, zanurzymy tą twarz przed, wtedy idzie impuls do mózgu, że za jakiś czas może być przewalony. Więc wtedy te nasze naczynia krwionośne bardziej się chowają do środka i ten organizm jest bardziej przygotowany, że za jakiś czas, powiedzmy, coś się będzie działo. Więc to jak najbardziej można zrobić, ale nic innego, niczym się nie smaruje, nic innego nie jest jakby wskazane. Oczywiście dieta też jest bardzo ważna. W przypadku morsowania ja jestem zwolennikiem diety ketogenicznej tłuszczowej. Jestem na niej przez dłuższy czas, jakimiś tam przerwami oczywiście, ale na Mistrzostwach Polski też powiem ciekawostkę, że to chyba coś w tej diecie tłuszczowej musi być, bo ogólnie było przyjęte na Mistrzostwach Polski, że warto zjeść węglowodany takie proste, szybko przyswajalne przed, żeby szybko dostarczyć energii. Ja właśnie byłem na diecie tłuszczowej i tam jeszcze był właśnie zawodnik, który zrobił 6 godzin, Daniel Mikołajczyk. No i Daniel też był na diecie tłuszczowej, no jak po naszych wynikach widać, że to działa, tak? Jak najbardziej działa, tylko trzeba, powiedzmy, odpowiednio tę dietę zbilansować, w odpowiedni sposób, żeby odpowiednie wartości dostarczyć, jednak jak najbardziej dieta tłuszczowa pomaga w takich długich, długich, powiedzmy, seansach morsowych.
Tak, stan ketozy jak najbardziej. Został wręcz stworzony z myślą o zimnie i z zimą jako porą roku, bo wtedy właśnie tak automatycznie wręcz wchodziliśmy w stan ketozy. Mi warzyw mamy, mi wszystkiego, tak jakby automatycznie jakby przedstawiamy się. Tak, tak, dokładnie tak. A właśnie z tym moczeniem samej twarzy skojarzyło mi się i to na początku mówię, że na choroby, jakieś przeziębienia dobra jest zimna woda i to mi się kojarzy z ruską techniką taką wzmacniania odporności, że oni wychodzili rano na dwór, brali wiadro lodowatej wody i po prostu dawali je nad głowę, żeby się całym oblać i ta woda nie sprawia, że się wychłodzą, ale ta woda daje impuls do ciała, że mają styk z zimnem i ciało zaczyna się automatycznie ogrzewać, więc to jest taka ciekawa metoda. Wiadro też stosuję nieraz, jak najbardziej. Miałem też takie wyzwanie razem ze Sławkiem Dietrowskim. To jest taki mój przyjaciel, który też na Mistrzostwach Polski startował i też ma 53 lata na ten moment, ale no nie odbiega od małolatów i naprawdę jest harpagan. I co? I mieliśmy takie wyzwanie, że przez miesiąc czasu morsowaliśmy na wschód słońca, czyli tam powiedzmy 6-7, zależy jak tam się troszkę później już zmieniało, tak? Ale około 6:30 wchodziliśmy do tej, nawet to nie było wchodzenie, bo my skakiwaliśmy do tej wody, ale wcześniej przed skokiem robiliśmy właśnie wiadro na głowę, co rzeczywiście przygotowało do tego, że już wchodzimy, rzeczywiście ta temperatura delikatnie się podnosi. No i potem był skok do wody i codziennie robiliśmy resety i tych resetów zwiększaliśmy. Zaczynaliśmy od 13, na drugi dzień było 16, 19, 23 i tak dalej, i tak dalej. Ostatniego dnia mieliśmy już 100 resetów, czyli to było takie szybkie morsowanie, czyli wiadro, skakujemy do wody, robimy 100 resetów na końcu i wychodzimy. Wszystko czym są resety? Resety to jest zanurzenie całej głowy. Aha. Zanurzenie całej głowy, czyli to jest takie powiedzmy rzeczywiście już morsowanie, gdzie te wszystkie receptory, które mamy na sobie aktywujemy i wtedy te powiedzmy dobre korzyści z morsowania są największe, bo angażujemy tą głowę, gdzie jest bardzo dużo receptorów, więc resety są, polecam spróbować ci, jak jeszcze nie próbowałeś. Super sprawa i też jest na całkiem inne doświadczenie, jak chodzi o morsowanie. No i skończyliśmy na 100 resetach, a mój taki osobisty rekord, który gdzieś tam robiłem, to było właśnie, to nazwałem morsowaniem interwałowym, czyli nastawiałem sobie tam aplikację, siedziałem w wodzie 30 minut i co minutę miałem sygnał, że muszę to zrobić. Czyli siedziałem w wodzie, co minutę robiłem 10 resetów. Czyli w sumie przez 30 minut robiłem 300 resetów, czy 300 zanurzeń głowy w wodzie. No, to było takie, no też dość, to przez to, że zanurzasz tą głowę, też dość się schładzasz. Więc oczywiście to było takie też dość ekstremalne, chociaż to było tylko 30 minut, ale wychodziłem już taki lekko pijany, lekkim zygzakiem. No wyobrażam sobie to, tym bardziej, że jak ja morsowałem i jeden reset zrobiłem, to już czułem taki szok. Tak, kilka razy próbowałem i rzeczywiście jest to taki szok i jeżeli to jest tak, typowe morsowanie przestaje już dawać tobie ten poczucie adrenaliny, skoku adrenaliny, to resety jak najbardziej to przywołają z powrotem. Dokładnie, dnia z tego jak wychodzisz, to takim zygzakiem, bo tam błędnik ten szaleje, nie? Jak robisz reset i wychodzisz, to tak zygzaczkiem. Ja mam takie reset porównywałem do tego, jakby ktoś łopatą mnie walnął w tył głowy. Takie uczucie na początku. Każdy mówi, że to jest takie uczucie, bo tu tak ściskasz, nie? Jak nie jesteś przyzwyczajony, ale później oczywiście jak się zadoptujesz, to tego resetu możesz zrobić więcej i wcale nie masz już tego takiego uczucia, tylko trzeba adoptować się, pomału zwiększać te resety. Mam takiego przyjaciela jak Rafała Tylusa, który zrobił żebym cię skłamał, 600 albo 700 resetów zrobił. Więc to tak mówię, to już naprawdę jest ekstremum. No to już tak, potem dochodzi tylko progresja, o której mówiliśmy na początku. A jeszcze pociągnę trochę temat diety, więc jest to dieta ketogeniczna, a czy w jakiś sposób adresujesz wspomaganie stawów, które są jednak wrażliwe na zimno? No właśnie, powiem ci, że w przypadku takiego morsowania, to ja widzę u siebie wręcz odwrotnie, nie? Bo ćwiczę na siłowni, treningi siłowe od wielu lat, tylko zacząłem morsować te właśnie łokcie czy coś, praktycznie mnie już nie bolą. Moja żona też miała jakieś tam problemy ze stawami, też ją przestały boleć, więc ja uważam, że morsowanie jak nie, na stawy w żaden sposób nie powiedzmy, nie wpływa negatywnie. Na pewno mogłoby wpaść negatywnie, jakbyśmy mieli pracę taką, że pracujemy na zewnątrz, jest zimno i
wiatr wieje, tak? Te stawy cały czas wiatr wieje. Jak mówimy o takiej ekspozycji, powiedzmy rekreacyjnej, 10, 15, 20 minut, nawet w moim przypadku, jak dużo to robię, to nie odczułem, że powiedzmy coś kompletnie na moje stawy źle działa. Jeśli miałem przed tego takie uczucia. Nie wiem, jak to jest w tym przypadku, ale mówię, nic nie miałem, powiedzmy, jakichś negatywnych odczuć, jak chodzi o stawy. A czy ty wszedłeś na dietę keto w trakcie przygody z morsowaniem, czy przed nią, czy jak to wygląda? Wiesz co, w trakcie już morsowania wszedłem na keto, bardzo dużo schudłem wtedy, pamiętam, bo ważyłem 111 kilo, schudłem wtedy 20 kilo, więc naprawdę dużo schudłem. Teraz tak po środku między jedną a drugą wagą, czyli około 100 kilo. I oczywiście na dieta ketogeniczna też się pozwoliła na innych obrotach pracować, tak? Bo nie mamy tego efektu spadku energii, na wiele jest jakby korzyści z tego, tak? Te stany zapalne się u nas zmniejszają wszystkie, lepiej się śpi, no i tak jak mówię, też lepiej tą zimną wodę, powiedzmy, ekspozycja na tą zimną wodę lepiej powiedzmy mi siedzieć w tej zimnej wodzie, czy eksponować się na to zimno. Łatwiej jest mi po prostu. Czy nawet sport, w sporcie mówię też, rzeczywiście mi się lepiej ćwiczy na diecie ketogenicznej. No to właśnie te stawy mogą być wynikiem diety ketogenicznej, a nie morsowania, ale to jest gdybanie. A że tu, że mówisz o stawach, tak, że stawy są gorzej przez keto, tak? Nie, że stawy zaczęły ci, zauważyłeś poprawę stawów i związałeś to z morsowaniem, a być może jest to związane z dietą ketogeniczną, ale nie wiem, to jest takie gdybanie. Morsowałem jeszcze przed keto dietą, nie? Więc a moja żona, no też była w sumie chwilę na keto, ale też to ona to była chwilkę w sumie. Ale no, zresztą jeszcze ci powiem, że byłem u fizjoterapeuty Krzyśka Kaczmarczyka i okazało się, że gdzieś tam mam, powiedzmy, jakieś tam problemy z plecami. Nawet gdzieś miałem rwę kulszową, o której w ogóle nie wiedziałem, że mam. Ja mówię, Krzysiek, jak to jest w ogóle, że ja nie odczuwam tego, że coś mnie boli, że nie mam żadnych sygnałów od organizmu, że coś z moimi plecami jest nie tak do końca, nie? Z kręgosłupem. Mówi, że prawdopodobnie to jest spowodowane tym, że morsuje, no i rzeczywiście przez to jest jakaś forma znieczulenia i tak dalej, że nie odczuwasz, powiedzmy, bóle, nie? Więc no, tak, taka była jego teoria na to, nie? Tak, ja też to zauważyłem, że takie codzienne bóle przestają mnie dotyczyć, jeżeli się gdzieś uderzę, to jakby... Nawet czasami tego nie czuję, mimo że kiedyś i każdy inny by to normalnie czuł i to morsowanie akurat fajnie działa w ten sposób. A jeszcze teraz... Tak? Ty też jesteś na tłuszczowej diecie? Przepraszam, że ci przerywam. Tak, jestem na diecie ketogenicznej, ale trochę zwiększam teraz podaż węglowodanów, dużo sportu też uprawiam, no okay. Ale myślę, że dalej jestem w keto, chociaż nie mierzyłem tego. Ja mam, wiesz co, ten mam glukometr, mam te paski ketonowe, co jakiś czas mierzę, tak? Rzeczywiście przed mistrzostwami Polski miałem dość dużo tych ketonów, jak na to, co miałem wcześniej, nie? I też rzeczywiście przed dniem mistrzostw i rano jadłem już takie, powiedzmy, tłuszcze, które rzeczywiście... No miałem taki blok, sobie zrobiłem taki, to jest fajny też przepis na to, to właśnie Michał Jurkowski mi gdzieś tam polecił. Czyli kupujesz olej kokosowy, podgrzewasz go lekko, wrzucasz go, to powiedzmy, do jakiegoś pojemniczka, przelewasz, w sensie, dodajesz tam kakao, wiórka kokosowe, różne przyprawy, które ci podnoszą temperaturę, typu kurkuma, imbir, orzechy możesz tam jeszcze dać, no i po prostu jest tylko taki blok czekoladowy. Olej kokosowy, masz też sobie dużo MCT olejów, które szybko przyswajalne są i rzeczywiście to jest takie typowo jedzenie, które dostarcza ci bardzo dużo energii, tak? I też podwyższa twoją temperaturę przez te przyprawy. Więc no, super sprawa, ale jak to wziąłem do ręki, to było takie ciężkie, że jakbym zrzucił z czwartego piętra cegła, to bym chyba kogoś zabił, nie? No i sobie to właśnie wziąłem przed mistrzostwami, sobie to jadłem nawet jeszcze rano, dzień przed i rzeczywiście to no też coś fajnego, co szybko ci dostarczy energii, polecam. A w samym trakcie wyzwania już nic nie bierzesz do buzi? Nie, nie można. Nie można nic jeść, nie można nic pić, nie ma takich możliwości. Na rekordzie Guinnessa też był taki plan, że coś będę pił albo coś będę jadł, bardziej pił, ale też okazało się, biuro rekordu Guinnessa powiedziało, że no niestety, ale nie można, bo poprzednicy tego nie robili, żeby to było sprawiedliwe. No dobra, zahaczyłeś temat rekordu Guinnessa, pociągnijmy go. Powiedz od początku, co to w ogóle za rekord, jaki jest plan, co się dzieje. Zacznij, proszę. Okay. Może zacznę od tego, skąd to się w ogóle wzięło, że ten właśnie rekord Guinnessa.
Po mistrzostwach Polski gdzieś tak właśnie ten mój mental wskoczył na taki powiedzmy poziom, że stwierdziłem, że trzeba dalej w tym kierunku iść, mam jakiś potencjał, warto coś w tym temacie robić. I wiesz co, miałem właśnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, też prowadzę cykl wywiadów, to się nazywa Wieczór z Krukiem. W Czarnym Kruku to jest studio barbersko-tatuatorskie, które prowadzę. I miałem wywiad z Dagą, Dagmara Czechura. To jest taka, no, taka dość znana piosenkarka tu z okolic, która mieszka. Teraz co prawda za granicą głównie mieszka, ale tu stąd pochodzi, tu z okolic. I był jakiś temat właśnie morsowania i tak dalej. I gdzieś ona narzuciła temat, że a może jakiś rekord Guinnessa. Ja wtedy tak się mnie tak zamurowało. I w sumie nie pamiętam, co wtedy odpowiedziałem, ale po tym wywiadzie coś zaczęło tak jakby w głowie mi coś tam się tworzyć, że kurczę, może to rzeczywiście dobry pomysł, nie? Może warto coś w tym kierunku iść. No i rzeczywiście pomału do tego dojrzewałem i spotkałem się z Bartkiem Florkiem. To było na moich 35 urodzinach. Wcześniej już coś tam powiedziałem o tym, ale potem powiedział, że no chcę rekord Guinnessa zrobić, że to jest następny krok i chciałbym, żebyś ze mną dalej pracował, bo nasza praca no, dobrze się układa. To już będą symbiozy, bo jak ty rośniesz, to ja też rosnę. W sensie to działa, tak? Jak Bartek wokół siebie ma, powiedzmy, osoby, które osiągają jakieś wyniki, to jest dla niego jakby żywa reklama, więc jakby to jest obustronna symbioza i drugą stronę ja też mam człowieka, który wiem, że do mnie dobrze pracuje. Ja jak chodzi o jakieś, powiedzmy, techniki umysłowe, ja w tym tematach siedziałem, ja znam dużo technik, które, powiedzmy, dziękują naszą motywację, czy, powiedzmy, zmieniają pewne emocje, czy pozbywam się pewnych fobii, czy wiele innych technik. Jednak, jak masz za dużo tego, czytasz milion książek, to czasem nie wiadomo, z czego korzystać. I taka osoba jak właśnie Bartek widziała, co w moim przypadku jest najbardziej skuteczne i co warto stosować, bo jak robisz wszystko, to nie robisz nic. Więc skupiliśmy się na prostych technikach, te, które są najbardziej skuteczne. Dobrze, i co to jest w ogóle za rekord? Czy to będzie morsowanie, właśnie, czy to będzie stanie w zimnie? Jak to jest? Okej, właśnie, sam rekord. Rekord polega na tym, że żeby jak najdłużej obcować w lodzie. Jest tutaj specjalna skrzyni, w której zasypują cię po samą szyję i siedzisz tak naprawdę do momentu, kiedy ratownicy ci powiedzą, że już jest dość, tak? Więc w taki sposób chcesz po prostu pobić ten rekord Guinnessa. Rekord Guinnessa na ten moment jest ponad 3 godziny, wynosi. Nie jest to jakoś zbyt wyżyłowany, mogę powiedzieć osobiście. I też uważam, że siedzenie w lodzie po doświadczeniu, bo miałem 7 treningów w Polsce przed właśnie rekordem. Miałem w Rzeszowie, miałem w Boguchwale, miałem w Szczecinie, miałem w Kazimierzy Wielkiej, miałem w Tarnobrzegu, miałem w Międzyzdrojach. I gdzieś jeszcze i w Warszawie miałem na targach FIWA Fitness. Po tych właśnie treningach stwierdzam, że siedzenie w lodzie jest łatwiejsze niż w zimnej wodzie. To może wygląda bardziej ekstremalnie, jednak lód nas dotyka punktowo, a woda nas cała otula, więc w wodzie jest ciężej, więc stwierdzam, że jak siedziałem 4 godziny w wodzie, to spokojnie taki albo lepszy wynik mogę zrobić w lodzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? 2 poprzednie wyniki należą do Polaków. Wcześniej zrobił 3 godziny Walerian Romanowski, u którego też właśnie idziemy na szkolenia. Później ten wynik poprawił. Jeszcze ten wynik nie jest jeszcze prawdopodobnie przyznany, bo tam od momentu pobicia rekordu tam wysyła się jakby te wszystkie materiały do rekordu Guinnessa i oni potrzebują czas, żeby ten rekord przyznać. Ale Krzysztof Gajewski, który jest pływakiem lodowym, który przepłynął 6 km w zimnej wodzie, rekordzista świata, to zrobił 3 godziny 11 minut, czy pobił o 11 minut, czyli tak ponad 3 godziny muszę zrobić. Nastawiam się na wiele więcej. Nie mówię, że powiem szczerze, że nastawiamy się nawet na wynik dwucyfrowy. Oczywiście, czy ten wynik dwucyfrowy się zrobi, wszystko zależy od ratowników, czy nie puszczą, bo ja mogę chcieć, moje ciało też musi chcieć. Jak w którymś momencie okaże się, że no niestety organizm powie, że nie, zdrowie jest najważniejsze, wychodzę. Ja tam będę miał cały czas mierzoną temperaturę przez sondę, którą będę miał w uchu. Dodatkowo też krew będę miał sprawdzaną, więc cały czas moje funkcje życiowe będą badane.
No i tak jak mówię, ratownicy mają pierwsze słowo do gadania. Też mam bardzo dobrych ratowników. Tomasz Kutycki, no, on założył jedną z najstarszych szkół w Polsce, ratownictwa w Wrocławiu. Bardzo doświadczony ratownik, który często ludziom ratował życie, też na różnych misjach wojskowych i tak dalej. Oraz Marcin Medyk, który jest takim projektem Bezpieczny KAS BEK. Ratuje właśnie za granicą ludziom życie, właśnie co w górach, powiedzmy coś się dzieje, co są przemrożeni, zmarznięci. Ratuje ludziom po prostu życie w takich właśnie ekstremalnych sytuacjach w górach, jak powiedzmy ktoś jest w jakiejś tam powiedzmy niebezpiecznym stanie przez zimno. Więc naprawdę dwóch doświadczonych ratowników i wiem, że jestem w dobrych rękach i wiem, że mogę 100% polegać na nich i główne słowo, kiedy wychodzę z ich, ale nastawiam się na te 10 godzin. Widziałem teraz na Instagramie, że szukałeś świadków, którzy będą obserwować całe wydarzenie i tak mnie naszło taka myśl, czy przygotowanie pod taki rekord jest trudniejsze ze względów samego przygotowania pod to wyzwanie, czy z perspektywy medialnej jednak jest to trudniejsze i takiej organizacyjnej? Wiesz co, jakby to był sam rekord Guinnessa i ja gdzieś to robię, gdzieś na jakiejś evencie, to było łatwe. Jednak my robimy bardzo duże przedsięwzięcie, wielkie święto morsowania, gdzie tam będzie dużo różnych atrakcji towarzyszących oraz ten rekord Guinnessa. Całe wydarzenie jest charytatywne. Zbieramy na hospicyjny dom aniołków w Zaleszanach, który jest w trakcie budowy. Jest to dla dzieci z nowotworem, więc jest takie miejsce potrzebne i taki jest cel tej akcji. Jest tam rekord Guinnessa. Oprócz tego jest Jezioro Aniołów, którą jest akcją już tak naprawdę drugi rok to prowadzimy. To jest akcja cykliczna, czyli wchodzimy na wschód słońca do wody, trzymając się za ręce, ubrani na biało. Od razu mówię, to nie jest sekta, tak jak niektórzy mówią. Po prostu każda osoba, która powiedzmy przyjeżdża, wchodzi do wody, też jakby wpłaca cegiełkę, czy powiedzmy czy do puszki, czy na zrzutkę, staje się tym aniołem, pomagamy, tylko w taki sposób bardziej powiedzmy skomplikowany, żeby to nie było tak łatwe, bo łatwo można powiedzmy wpłacić pieniądze, ale jak robimy coś więcej, jak w tym przypadku, czyli wchodzimy do wody, często to jest zima, to jest nie jest to tak łatwe, ale też z drugiej strony mamy większą satysfakcję z tego, co robimy, więc to jest taka akcja sztandarowa, tu u nas w Tarnobrzegu, ale też w całej Polsce bardzo znana, to jest też akcja, która gdzieś tam była inspirowana Morzem Aniołów, Morze Aniołów, to jest w Sopocie akcja podobna, tam też wchodzą do tej właśnie wody i podejrzewam, że teraz będzie 500, może na 1000 osób, które jednocześnie 4 listopada na wschód słońca wchodzą do wody, trzymając się za ręce. Dodatkowo przyjeżdżają do nas założycielki Morza Aniołów, które właśnie tam tą akcję w Sopocie stworzyły oraz też wchodzimy z Kasią Wilk, którą kiedyś piosenki tak naprawdę uczyła cała Polska, jak Sakrum czy inne, więc ta akcja, do tej akcji się dołączyły też ciekawe osoby, które też podejrzewam, że sprawią, że będzie większe zaciekawienie samym Jeziorem Aniołów. O 8.30 ja zaczynam rekord Guinnessa, który tak naprawdę troszkę będzie trwał. O godzinie 9 zaczynają się koncerty, mamy osiem muzyków, którzy wystąpią na dużej scenie. Dodatkowo będzie tam kriokomora, zresztą zapraszam Cię serdecznie na to wydarzenie. Do kriokomory będzie można wejść na temperaturę minus 130 stopni, ale też później ta temperatura będzie zmniejszana do 50 stopni. Będzie tam do środka wstawiany balia z wodą i będzie można morsować w temperaturze minus 50 stopni w powietrzu, jak na Syberii. To jest dodatkowe wydarzenie. Też mamy chodzenie po rozżarzonych węglach później koło 18, więc też trochę ciepła można poczuć. Też mamy sauny, jacuzzi, balie z lodem, więc cała taka infrastruktura dla morsów. Też będzie zlot motoryzacyjny. Ogólnie bardzo duże wydarzenie, do czego zmierzam. Jak ja bym się tylko skupił na rekordzie Guinnessa, to nie było takie, powiedzmy, ciężkie. Tu organizacyjnie jeszcze jestem współorganizatorem tej akcji i muszę jeszcze dużo robić w tym kierunku, żeby ta akcja jak najlepiej wypaliła. Bo wiadomo, że czym więcej osób przyjedzie, to też się przełoży na tym, że uda nam się większą zbiórkę zebrać na hospicyjny dom aniołków w Zaleszanach. Tak, cel bardzo ciężko. Tak? Przepraszam, jeszcze dodam. Jest ciężko przez to, ale spokojnie jakoś to ogarniemy. Już niedużo czasu zostało, a też nie jestem też sam w organizacji, więc spokojnie to ogarniemy, ale rzeczywiście przygotowanie
jest dość wymagające. Tym bardziej, że też tych 7 treningów przed robiłem publicznie, medialnie na różnych imprezach, żeby też zrobić promocję nad tym wielkim finałem, wielkie święto morsowanie 4 listopada. Cel jest szczytny, ja na pewno zostawię linki w opisie do tych wydarzeń. Sam bym chętnie się tam przejechał, ale trochę mam daleko i za późno się dowiedziałem, szczerze ci powiem, o tym wydarzeniu całym, bo wydarzenie odbywa się 4-3 listopada, tak? 4 listopada. 4. Okay, 4 listopada. I właśnie, bo ja mam wrażenie, że to zawodowe morsowanie to jest trochę taki sport dla leniwych osób, bo co, trenujesz sobie raz w miesiącu, potem miesiąc przerwy, możesz jeść ile chcesz, możesz sobie nabrać tłuszczyku. Czy tak jest? Wiesz co, no i tak i nie, bo no, nie zawsze się chce siedzieć te kilka godzin w tej wodzie, chociaż ten trening jest raz na miesiąc, to trzeba jednak to chcieć, tak? Tak mówię, w tym dyskomforcie trzeba znaleźć komfort i żeby siedzieć. Dodatkowo no, trzeba dbać o siebie, trzeba dbać o tą dietę, trzeba dbać o, powiedzmy, nawet swój kręgosłup, bo okazuje się, że przy takim, powiedzmy, siedzeniu na stojąco w lodzie, przez te drżenia mięśniowe, jest to duży nacisk na ten kręgosłup. Rzeczywiście trzeba dbać o powiedzmy, jakieś tam masaże i tak dalej. Dodatkowo trzeba pracować nad tą głową, więc wydaje się, no i nad oddechem również, więc wydaje się, że to jest leniwe, bo tych treningów ciała jest mało, ale dużo dochodzi tych właśnie spraw około tych treningów ciała. Oczywiście nie można to porównywać do, powiedzmy, kogoś, kto się przygotowuje do ultramaratonu. Wiadomo, że tam treningów jest więcej. Jednak też ciężko porównać, co jest cięższe, a co jest lżejsze. Powiedziałeś siedząc na stojąco. To w jakiej wy tam jesteście pozycji? Tak masz trochę ugięte nogi i się opierasz, tak? Powiedziałem siedząc na stojąco? To źle powiedziałem. Stoisz. To po prostu stoisz. To się przejęzyczyłem. Stoisz cały czas na stojąco. Co, stoisz cały czas. Nie chcą wam dać tam żadnych krzeseł pod wodę? A mówisz o mistrzostwach. O mistrzostwach to nie. To o mistrzostwach to siedzisz. Na rekordzie stoisz. O mistrzostwach to siedzisz. Jest balia i tam w tej bali jest takie, powiedzmy, jak to w bali, tak miejsce, gdzie można siąść. Czy tu jest na siedząco? Ale na rekordzie Guinnessa jest warunek, żeby to zrobić na stojąco i stoisz. No tak, stoisz, ale z każdej strony masz lód, czyli jakby nie męczysz się tym stanie chyba, nie? No, tak jak ci mówię, nie do końca, bo są to drżenia mięśniowe, które jak drży cały organizm, robisz na stojąco przez kilka godzin, to jest duży nacisk na kręgosłup. I dlatego po takim, powiedzmy, treningu morsowym ja staram się jak najszybciej iść do właśnie fizjoterapeuty, żeby ponastawiał mi ten kręgosłup i pomasował, żeby to wszystko wróciło do normy. Więc jest to duży nacisk. Dodatkowo też mam jakieś tam treningi rozciągające, treningi wzmacniające te plecy, też mam treningi EMS, elektrostymulacja mięśni, która pobudza te głębokie mięśnie, które też sprawiają, że ten czas przy tym rekordzie Guinnessa będzie mniej obciążał kręgosłup, bo mięśnie, powiedzmy, będą bardziej obudowywały i zabezpieczały ten kręgosłup, więc dodatkowo jeszcze jakieś inne treningi dochodzą, jak mówię, siłowy, EMS i rozciąganie, to też jest bardzo ważne. To jest akurat ciekawostka, nie pomyślałbym, szczerze powiedziawszy. Jaki masz game plan na ten rekord? Przyjeżdżasz o, nie wiem, godzinę wcześniej, robisz sobie jakieś medytacje? Jak to wygląda? Na pewno jakiś czas przed będziemy z Bartkiem pracować. Pewnie zrobimy jakieś tam wizualizacje, jakieś ćwiczenia w tym kierunku. Dzień wcześniej też mamy jakieś tam spotkanie, więc będę jak najbardziej nastawiony. Jednak tak jak mówię, to też jestem jako organizator, więc część rzeczy będę musiał tam też jakby troszkę będę musiał też w stronę tej organizacji imprezy parę rzeczy zrobić organizacyjnych, ale oczywiście priorytetem jest rekord Guinnessa, więc będę się starał to jak najwięcej na tym skupiać. Wchodzę oczywiście do lodu. Też bardzo ważne jest zasypywanie, bo dopiero rekord Guinnessa zaczyna się od zasypania po szyję, więc ten czas zasypywania musi być jak najkrótszy, żeby nie marnować czasu. No i siedzę do momentu, aż mi ratownicy na to pozwolą. Powiem ci, że korzystałem ostatnio też jeszcze z komory norbobarycznej. To też jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Polecam komorę norbobaryczną ze Stalowej Woli, z której właśnie korzystałem. Zresztą w Polsce jest dużo tych komór norbobarycznych, ale ogólnie polecam samą komorę.
I co mogę powiedzieć, widzę większą regenerację organizmu i też widzę, że po takiej komorze, jak robię zimne prysznice, no to ta zimna woda na mnie jest taka jakby mniej inwazyjna, mniej ją odczuwam, a samo zimno zacząłem ostatnio do niego tęsknić. Nawet ostatnio mówiłem, że pojadę w niedzielę pomorsować, ale nie chcę, bo chcę, żeby ta regeneracja organizmu była pełna i chcę, żebym na rekord Guinnessa był wygłodniały do zimna. Żebym dał wszystko z taką miłością, że już to chcę, nie mogę się doczekać i chcę tam aż prawie tego zimna. To też sprawi, że będzie mi się tam przyjemnie siedziało. Więc komora normobaryczna na regenerację jak najbardziej polecam. I taka komora cię dotlenia bardziej niż dotleniłbyś w warunkach naturalnych. Tam też troszkę jest inna mieszanka powietrza. W ogóle tą komorę normobaryczną stworzył Polak, doktor Pokrywka. I on chciał mieszankę powietrza taką stworzyć, jak było przed potopem, jak żyły dinozaury. Wtedy dużo jest takiej informacji, że ludzie żyły dłużej. I doszło do tego tak, w taki sposób, że w bursztynie, bursztyny przetrwały miliony lat. Z bursztynu wziął pęcherzyk powietrza i ten pęcherzyk powietrza zbadał, w sensie, jaki tam jest mieszanka powietrza. I okazało się, że tam jest wyższe ciśnienie, czyli jak normalnie żyjemy w 1000 hektopaskali, tam jest 1500 hektopaskali. Dodatkowo jest w powietrzu więcej wodoru. Normalnie jest około 0,1%, tu jest około 1%. Dodatkowo do tego jest więcej tlenu, czyli jak normalnie mamy w powietrzu 20%, tam jest 40%. I to sprawia to, że więcej po prostu się tych namnaża u nas komórek macierzystych. To po prostu sprawiają, że szybciej się regenerujemy. Mhm. Wiele korzyści jeszcze jest, ten proces może jest bardziej skomplikowany, ale to mówię tak pokrótce. Tak, jasne, jasne. Tak zapytałem też bez zapowiedzenia tego pytania, więc nie mogłeś się przygotować za bardzo merytorycznie, ale jak najbardziej rozumiem. A czy ty byś mógł na przykład podczas tego wyzwania oddychać tlenem, czystym tlenem? Wiesz co, nie zadawałem takiego pytania, ale podejrzewam, że z Biura Rekordów Guinnessa była odpowiedź, że nie, bo nikt tego wcześniej nie robił. Więc no, podejrzewam, że było to ciężkie. Też z drugiej strony nie chciałbym też, żeby wykorzystywać jakiejś techniki, jakiegoś sposobu, takiego typowego cwaniactwa, które by sprawiło, że no fajnie, zrobił ten rekord, ale on wymyślił taki sposób na to, że ten jego organizm dłużej wytrzymał. Nie, chcę zrobić tak samo naturalnie, tak samo jak robili to poprzednicy, taki sam sposób, żeby to było, żeby nikt nie podważył, że to było robione przez taki sposób, tak jak mówisz, tlen. Choćby na tak by było można. To tak jak jest wielka kłótnia w świecie wspinaczki górskiej, wysokogórskiej, gdzie tak, niektórzy wchodzą z tlenem, niektórzy bez i się sprzeczają, czy to się liczy, czy nie. Ale tak podsumowując, ja ci na pewno życzę tego dwucyfrowego wyniku w godzinach właśnie na tym rekordzie. Chętnie z tobą porozmawiam po rekordzie, żeby omówić, co tam się wydarzyło, co się działo w twojej głowie i tak dalej. A teraz chciałbym cię już, żeby zamknąć temat samej ekspozycji na zimno i zaraz przejść do twoich wydarzeń i tego, jak one tam funkcjonują. Chciałbym cię zapytać, jak ogólnie ekspozycja na zimno zmieniła twoje życie? Na pewno pod takim względem społecznym przez właśnie tą ekspozycję na zimno poznałem bardzo dużo ludzi pozytywnych, co część z tych ludzi stało się moimi przyjaciółmi, więc rzeczywiście na pewno to sprawiło i to jest chyba największa wartość dodana, że rzeczywiście staram się otaczać, zawsze się staram otaczać, a teraz się otaczam jeszcze bardziej osobami, z którymi chcę przebywać. To są osoby bardzo z otwartymi umysłami, elastyczni w swoich zachowaniach, w swoich emocjach, bardzo pozytywni ludzie, więc na pewno na mojej drodze spotkałem dużo i też przez to miałem dostęp do, powiedzmy, ekspertów w tej dziedzinie, jak na przykład Piotr Marczewski, jak Leszek Naziemiec i jak na przykład też Walerian Romanowski, czy nawet cała grupa Rock Balancing Ice szkoleń, więc rzeczywiście przez te osoby sprawiły to, że ta moja droga się znacznie skróciła i miałem tą wiedzę merytoryczną, która sprawiła, że no jestem tu, gdzie jestem. Głównie tak naprawdę te względy społeczne też na pewno łatwo jest w życiu, bo rzeczywiście jak się robi takie ekstremalne rzeczy, to potem pewne rzeczy, które sprawiały nam problemy, okazują się błahe, tak? Bo co może być czasem jakaś, powiedzmy, sytuacja dnia codziennego problemem, jak my czasem siedzimy po kilka godzin w tym lodzie czy w tym wodzie, to się zaczyna nam robić takie, powiedzmy, spłaca się. To jest takie dla nas łatwiejsze.
kibicowania dnia codziennego. Na pewno to. Jest to dla mnie przepiękna przygoda i tak jak z Bartkiem mówimy, że oczywiście ten rekord Guinnessa to jest wisienka na torcie, jednak ta droga tego rekordu jest przepiękna. Przepiękne wspomnienia, 7 miejsc w Polsce, różne sytuacje. No, jest to przepiękny czas, który tak naprawdę zrobiliśmy razem, bo Bartek uczestniczył też w każdym treningu. No i też mogłem spotkać dużo ludzi z Polski, co gdzieś tam mnie znali wirtualnie, co w końcu mogliśmy się poznać osobiście, przez to, że w różnych miejscach w Polsce robiłem te treningi. Mhm. I twoje początki są związane nie z samym morsowaniem, a z chodzeniem w shortach w zimę, tak? Czy ja już wtedy jeszcze morsowałem, tylko morsowałem tak bardziej rekreacyjnie, czyli powiedzmy po kilka minut. I zobaczyłem gdzieś tam, pewnie jak dużo osób zaczęło od tego, od właśnie Wima Hofa, który właśnie gdzieś tam wchodził na śnieżkę w shortach, ale też wszedł na Kilimandżaro, więc no i też na Mount Everest prawie cały wszedł, tylko jakoś tam kontuzję miał. Ale ogólnie no taka inspiracja, człowiek inspiracja, który właśnie pokazał, że no można też troszkę inaczej robić, że nie tylko można morsować na mokro, ale też można tak zwane morsowanie na sucho. I wtedy tak pomyślałem, że fajnie jakby w moim życiu będę czuł się spełniony, jak powiedzmy w swoim życiu gdzieś kiedyś wejdę w tych shortach. To będzie taki szczyt mojego spełnienia. Okazało się, że same wyzwanie udało się już zrealizować następnej zimy od jakby pomysłu. I udało mi się jeszcze namówić 2 osoby do tego. Podejrzewam, że jakbym ich nie namówił, to samemu by było mi ciężko, że to też była taka grupa wsparcia. Pierwsze namówiłem Martę Wiatrek, a później namówiłem właśnie Sławka Wiatrowskiego, o którym też wcześniej wspominałem. Sławek to była taka sytuacja, że to były chrzciny Jeremiasza. Nie wiadomo jak na chrzcinach. Jest wesoło, alkohol się leje. No i Sławek był już taki już lekko pijany. No ja mówię, Sławek, to co, robimy to? A wyrobimy. To słuchaj, to ja nagram to nagranie, żeby był taki dowód. I nagram to nagranie. No i na drugi dzień było już mu trochę głupio wycofać się, nie? Więc podejrzewam, że jakby nie było to zdarzenie, to ja nie wiem, czy on by w to wszedł, może by wszedł, może nie, ale to go na pewno też zmotywowało do tego, żeby to zrobić, nie? No i też jak najbardziej poszliśmy z Aldoną Zielińską. Aldona Zielińska to jest też taka, też można powiedzieć, że ekspert tej dziedziny, szczególnie jak można powiedzieć wejście na śnieżkę w shortach, bo ona już ma chyba 40 czy 50 wypraw na tą śnieżkę. To polegało na tym, że się jechało tam do Karkonoszy, do niej, ona tam robiła takie wstępne szkolenie, no i później na drugi dzień wchodziliśmy na śnieżkę. I wtedy byłem w szoku, że pewnie tak łatwo poszło, bo pogoda była no, przepiękna, w tym sensie, że było bezchmurne niebo, słoneczko. Jak na śnieżce 300 dni w roku jest pogoda francowata, to te kilka dni w roku jest pięknie. Trafiliśmy na taką pogodę, więc to tak łatwo się zrobiło tą śnieżkę, że w ogóle byłem w szoku, że można tak łatwo zrobić. No i złapałem bakcja do tych gór. Zobaczyłem też, że rzeczywiście u nas tu w okolicy nikt takich rzeczy nie robi. No i to też jest wydarzenie, które jest mocno medialne. Takie wejście na śnieżkę, media zaczęły nas pisać. Oczywiście było też dużo hejtu z tego powodu, ale ja już mam to przepracowane, też tym się kompletnie nie przyjmuję. Też mam takie określenie hejterów jako agencja reklamowa stworzona z wolontariuszy, która pracuje za darmo i robi nam rozgłos, więc no, kompletnie się tym nie przejmuję. I co chciałem powiedzieć? Chcieliśmy wykorzystać, że jest to tego rozgłos medialny i zaczęliśmy wchodzić na góry dla Glorii, która ma rozszczep kręgosłupa, żeby zrobić rozgłos wśród tej akcji, że po prostu Gloria potrzebuje pieniążków na swoją rehabilitację. To była córka mojej znajomej. Widziałem, że rzeczywiście sytuacja jest ciężka. I wchodziliśmy na góry właśnie do Glorii i tam były 4 szczyty. Mieliśmy później Tarnicę, Bieszczady, najwyższy szczyt. Potem mieliśmy Tarnica, też nie była taka ciężka, ale była już cięższa. Rzeczywiście tam powiedzmy bliżej szczytu już no, ten wiatr wiał i już było trochę zimniej. Nie było tak pięknie jak na śnieżce. Później jeszcze mieliśmy Kasprowy Wierch. I też tu pogoda się trafiła tak słoneczna, tak piękna, że ja miałem oparzenia słoneczne, mi skóra schodziła. W zimie opaliłem się.
Jest to w ogóle jakiś ewenement w zimie opalić się, nie? No więc tak, tak to wyglądało. Więc ja po wyjściu z tej góry na długi dzień, to ja nie byłem zmęczony od powiedzmy tego zimna, czy od gór, tylko byłem zmęczony od słońca, nie? Więc taka sytuacja. Później mieliśmy jeszcze śnieżkę drugi raz, i to było w ramach szkolenia, które właśnie było takie szkolenie ekstremalne, które też kończyło się śnieżką. I tam właśnie doszliśmy na śnieżkę i to były wtedy najbardziej ekstremalne warunki, jakie dotychczas spotkaliśmy. Wiatr wiał do 80 km na godzinę, temperatura była odczuwalna minus 25 stopni. No i rzeczywiście poczułem wtedy ekstremum tego zimna. No i poczułem, ale chciałem to poczuć, właśnie to ekstremum się w końcu udało. Ale jeszcze właśnie przed śnieżką ostatnią jeszcze zapomniałem o Łusicy. Łusica świętokrzyskie, niby niewysoki szczyt, ale okazał się wymagający, bo było bardzo oblodzone. Wchodzimy w raczkach na takie góry. Tam przez ten lód niestety, a tam są kamienie, więc na tych raczkach było dość ciężko i ten lód sprawiał, że szliśmy wolno. W górach jak wchodzisz na sucho, robisz suche morsowanie, to jest bardzo ważne, że tempo regulujesz takie, żeby nie było za szybkie, żeby się nie spocić, a żeby było nie za wolno, żeby się wychodzić. Czy tempo regulujesz takie, idziesz w górę, żeby ci było ciepło. Oczywiście osoby, które nas dotykały, chciały sprawdzić, czy jest nam zimno, to dotykały ręce, ciała i zobaczyły, że wy macie cieplejsze, powiedzmy, ciało niż my, tak? I tak to wygląda, rzeczywiście organizm się do tego adaptuje i przez to tempo jest nam ciepło. A na Łysicy no niestety nie dało się tym tempem iść, co chcemy, bo było oblodzone i trzeba było iść ostrożnie i rzeczywiście tam trochę się wychodziłem. Nic takiego się nie stało, ale rzeczywiście byłem trochę wychodzony. Więc czasem ten właśnie mała górka okazuje się też ciężka. I tak się zaczęło właśnie, powiedzmy, moje ekstremum. I później chciałem więcej. Jakby apetyt rósł w miarę jedzenia, były różne wyzwania, jak mówiłem o tych 30 dniach. I potem było przygotowanie do Mistrzostw Polski w morsowaniu. W międzyczasie jeszcze miałem takie coś jak spanie pod chmurką w lesie, na tej temperaturze minusowej. To było, co prawda, śpiworze, ale było pod chmurką. Też taki paradoks, że najbezpieczniej biwakować jest w zimie. Dlaczego? Bo jak jest temperatura na minusie, to wszystkie kleszcze, wszystko się chowają do ziemi i nic nas nie ukąsi, więc no, to są najbezpieczniejsze biwakowania, jak jest temperatura na minusie, co też jest takim paradoksem. Nie? Nie, ja ogólnie w tym roku myślę nad wejściem na śnieżkę w samych shortach, tylko super. Ja nie jestem pewny, czy ja wytrzymam, czy muszę jednak przybrać trochę tłuszczu, no bo mam 10% tkanki tłuszczowej i czy ja nie zamarznę tam, jak czy ty masz jakieś doświadczenie w tym temacie? Dużo osób jest szczupłych, co wchodzi. Też Sławek Wiatrowski budowy ciała jest podobny jak ty, a ma 53 lata, więc spokojnie jak najbardziej można w każdej budowie ciała wejść, więc można to zrobić. Oczywiście warto zrobić to, powiedzmy, w jakiejś grupie osób doświadczonych. Warto mieć koło siebie też jakiegoś osoby, który jest, powiedzmy, ma jakieś tam wykształcenie medyczne, jest medykiem i przy sobie mieć te ciepłe ubranie w razie czego, nie? Więc polecam zrobić to bezpiecznie i czym mniejsza grupa, tym lepiej, bo tak jak mówię, każdy idzie swoim tempem, gdzieś tam się rozdzielamy, a czym większa grupa, tym ciężej upilnować, więc czym mniejsza grupa, tym jest bezpieczniej. Nawet najlepiej wejść z jedną osobą, która, powiedzmy, jest doświadczona w tym temacie, lepiej jak ma jeszcze jakieś papiery medyczne i tak dalej, to tak by było najbezpieczniej, nie? Mm-hmm. Tak, ja niedawno właśnie rozmawiałem z Maciejem Szyszką o jego całej akcji charytatywnej odnośnie wchodzenia na śnieżkę. Zapraszam też do tamtego podcastu, tam dokładnie omówiliśmy technikalia, jak się przygotować, jak to wygląda od kulis i tak dalej, więc tam zapraszam. A mnie zaciekawił temat przepracowanego u ciebie hejtu. W jaki sposób przepracowałeś hejt? Wiesz co? Po prostu... Nie było to nic specjalnego w sensie, że pracowałem jakoś nad głową, nad tym. Po prostu nie czytałem tego, nie przyjmowałem się tym. To się mówi, psy szczekają, karawana jedzie dalej. No i tak to wygląda. Nie ma sensu też odpisywać na te różne komentarze typu, że mi odpadnie przyrodzenie albo coś takiego. Dużo było takich przez te zimne i tak dalej. No dużo było takich komentarzy, nie? O, że jemu na pewno nie staje i tak dalej. No to były takie komentarze. Więc to... A powiem ci, że właśnie przez właśnie morsowanie są badania, że rzeczywiście po morsowaniu to jest taki naturalny doping, testosteron wręcz tam wzrasta, nie? Przez właśnie ekspozycję na zimno, więc rzeczywiście to chyba działa w drugą stronę. Więc
kompletnie się tym nie przejmowałem i bardziej nawet widzę, że moi znajomi zaczęli mnie bronić gdzieś tam na różnych forach i tak dalej i oni się bardziej przejmowali tym niż ja, nie? Więc tak to właśnie wygląda. Mniej więcej po prostu nie zmienimy tego, nie? Też ktoś właśnie powiedział ostatnio na jakimś wywiadzie, że on cieszy się, że hejterzy wyrzucają to z siebie, bo to jest dla nich jakaś terapia. To jest w jakiś sposób rozładowanie swoich emocji, swoich frustracji. Może jakby tego nie robili, to może by coś gorszego zrobili, nie? Więc to też jest jakaś dla nich terapia, więc no może to też jest jakiś sposób, a możecie mnie hejtować śmiało. Nie widzę z tym problemu. Jak najbardziej. Zresztą ale... ja też sam może z takich innych technik jest to, że ja mam bardzo duży dystans do siebie i często w relacjach, wywiadach, szczególnie w relacjach, na Facebooku, na Instagramie, to ja sam często swoje, powiedzmy, wady potrafię jeszcze bardziej pokazać, śmiać się z siebie i tak dalej i potrafię to wyciągnąć, co mógłby po prostu hejter to poruszyć. I jak ja to też wyciągam i się sam z tego śmieję, to wtedy też ten hejt traci trochę na mocy, nie? Tak, to jest fajne, że jak masz dystans do siebie, to te hejty to jest naprawdę po prostu powód do śmiechu. Tak jak opowiadałeś o tych przykładach twoich, no to jest po prostu śmieszne na pewnym poziomie. Ale tak, twoje podejście jest bardzo dobre, ale czy ono od początku takie było, czy jednak na początku jakoś ci to dotykało? Wiesz co, nie. Jakoś nawet, wiesz, jak jeszcze nie działałem, powiedzmy, tam bardziej w internecie i tak dalej, to też, wiesz co, no wiadomo, że w świecie codziennym też masz hejt, tylko troszkę inaczej to wygląda, nie? Więc no jakoś zawsze starałem się na tym nie skupiać i jakoś nigdy to nie miało dla mnie, powiedzmy, jakiejś mocy, nie? Jasne. Czyli już miałeś doświadczenie przed wejściem w bycie Ice Kingiem, już miałeś doświadczenie z hejtem i już wtedy cię to zaprawiło. Wiesz co, powiem ci, był taki moment, że się przyjmowałem, mogę teraz powiedzieć otwarcie, kiedyś mi się to przyznał, ale w gimnazjum, w podstawówce byłem bardzo zakompleksiony, miałem bardzo dużo pryszczy na twarzy, więc to też jakoś tam zwiększało ten efekt zakompleksienia i też byłem takim trochę kozem ofiarnym i rówieśnicy ze mnie się śmiali i tak dalej i tak to wyglądało, no i wtedy rzeczywiście podejrzewam się, no pamiętam, przejmowałem się tym niestety, ale jak poszedłem do liceum, jakby nowe otoczenie, nowe środowisko, wtedy zacząłem, wgłębiłem się, powiedzmy, w to, że bardzo jest ważne, o czym myślimy, jak myślimy i też co możemy z tą głową zrobić, tak? Zaczął się pamiętam wtedy od książki Potęga Podświadomości, taka słynna książka i przez to zobaczyłem, że też właśnie troszkę można właśnie tą głowę nakierować na coś innego, mniej jakby o tym myśleć, nawet jak coś takiego przychodzi, no to skupić się na czymś innym i można tą głową pracować. To sprawiło, że to troszkę się tak stało jak czołg, tak? Czyli jak czołg powiedzmy jedzie, to jak w niego walnie kamyk, no to co to jest dla czołgu, nie? Ten hejt to tak troszkę jak to jest ten kamyczek, który walnie właśnie w ten czołg, że powiedzmy ten mental się stał twardy i kompletnie się później właśnie w liceum i później się już tym nie przejmowałem i jakby tak działa to do dziś, nie? Zauważyłem, że często ludzie, którzy robią coś nadzwyczajnego, którzy osiągają pewnego rodzaju sukces w wieku dorosłym, opowiadają właśnie jak w wieku jeszcze dziecięcym, nastoletnim doświadczali tego hejtu. Ja mam wrażenie, że dla niektórych taki hejt, taka poniekąd trauma może działać jak błogosławieństwo i tylko sprawiać, że potem są lepsi. Dokładnie tak. Też gdzieś tam właśnie jakieś były statystyki, że większość tych milionerów, miliarderów to są osoby, co mają dysleksję, ja też mam dysleksję, dysortografię i tak dalej, więc też musiałem troszkę bardziej pracować nad tym, walczyć o to. Trochę było mi ciężej się uczyć i tak dalej. Też jak chodzi o moje oceny, to zwykle to było tak, że z klasy do klasy ledwo co się przyciskałem. I też tak jakiś czas temu miałem w szkole podstawowej tu w Wielowsi szkolenie o morsowaniu dla dzieci. I to były dzieci klasy od pierwszej chyba do ósmej, jakoś tak to było. Tam było około 100 dzieci,
z tej szkoły i to też było taka dla mnie satysfakcja, że no w tej szkole kiedyś tak naprawdę ledwo z klasy do klasy się przyciskałem, a potem za parę lat przyjeżdżam i tak naprawdę robię warsztaty z morsowania, co coś kogoś czegoś uczę, więc jestem jakimś tam powiedzmy nauczycielem, troszkę innego nauczania, ale jednak nauczycielem, więc to było piękne. I też to szkolenie było takie niesztandarowe, bo ja sobie taką dużą miskę tam przywiozłem, nasypałem cząstkę lodu i przez całe szkolenie sobie siedziałem, sobie nogi moczyłem w tym lodzie i opowiadałem, a na końcu mówię, dzieci drogie, jeśli chcecie, to teraz możecie zobaczyć, co to jest zimno i polecam sobie zanurzyć ręce, nogi w tej zimnej wodzie. Że jak to zrobicie, to prawdopodobnie z morsowaniem też sobie dacie radę, bo ręce, nogi są najbardziej unerwowione i jak przetrwacie powiedzmy kilka minut w tej lodowatej wodzie, to też pewnie morsowacie przetrwacie. I taka była kolejka do tej właśnie miski właśnie, więc to było dość ciekawie. A jeszcze taki przykład był na końcu, że jeden chłopak tak był w ogóle tą historią, tam opowiadałem swoją historię od początku do tego momentu, co jestem, tak chyba był zmotywowany, zainspirowany, że mówi, panie Łukaszu, to ja teraz sobie reset. Głowę zanurzył w tej misce. A wyobraź sobie, że tam wcześniej około 100 dzieci nogi moczyło, więc ta woda niestety już nie była jakaś super świeża. taka historia, nie? Więc no to jest po prostu satysfakcja z tego, że gdzieś tam kogoś możesz uczyć i też rzeczywiście, że pomimo tego, że miałeś tam ciężko w gimnazjum podstawowej, było dużo przepakanych nocy i że się wtedy w tamtym momencie rzeczywiście się tym przejmowałem, no to na ten moment... cieszę się, że dostałem takiego kopniaka w dupę motywacyjnego, bo w tym momencie chyba co przyszedłem do liceum, chciałem to po prostu zmienić w swoje życie, nie? W temacie dzieci i tego dorastania zapytałbym cię teraz o temat, który ty mi podsunąłeś, że można o nim porozmawiać, a mianowicie temat dzikiego wychowania. O co w tym chodzi? Dzikie wychowanie, ja od razu też mogę ludzi tam przekierować do książki właśnie Leszka Naziemca, napisał książkę Dzikie Dziecko. To jest takie rozwinięcie tej myśli, o której powiem, ale ogólnie wychowuje Jeremiasza bardzo, jakby ktoś na zewnątrz popatrzył, to by pewnie pomyślał, że to jest rodzina patologiczna. My go często kąpiemy w zimnej wodzie i jak pada deszcz, to zamiast trzymać go w domu, to wystawiamy go na zewnątrz. On w tym deszczu sobie biega, skacze, tańczy i czuje się szczęśliwy i czy na przykład jak jest wiatr, to też go odbierzemy na spacer, nie go przewieje. W zimie, jak na przykład morsowaliśmy, chciał wejść do tej zimnej wody, to nie było problemu. Wchodził sobie do kotwicy, wszedł sobie po kolana, wszedł sobie znowu. Jak chciał zrobić, to zrobił. Chodzi na bosaka bardzo często, obcuje z tą przyrodą. Czyli ogólnie cały czas sprawiamy, żeby ten układ odpornościowy u niego pracował na najwyższym obrocie i żeby go hartować po prostu, tak jak to robią na przykład w krajach skandynawskich, więc tak to właśnie wygląda. Oczywiście nie mówię, że nie choruje, choruje, bo teraz poszedł do żłobka i też tam jest 1000 różnych chorób i tak dalej, to jest normalne, ale ma 2 lata, nie brał praktycznie żadnych lekarstw, nie brał żadnych antybiotyków, więc tak jak mówię, rzeczywiście potrafi, jak gdzieś tam powiedzmy, jak zapił przeziębienie, to szybko z tego wyjść, bardzo krótko i bez powiedzmy, nie wiem, szpitala, antybiotyków i tak dalej, to co rzeczywiście nie jest dla nas za dobre, nie? Więc jestem z tego dumny, że tak się wychowujemy i cieszę się, że moja żona też tak samo w tym kierunku idzie, bo też morsuje, też chodziła tak samo po tych górach, co ja, chociaż właśnie z twojej budowy, tak samo właśnie, więc no to jest kolejny przykład, że też zaliczyła tę właśnie Śnieżkę, Kacper Wierch, Łysicę i Tarnicę. No i też wie, że to rzeczywiście zimno jest dobre i można po prostu wykrzać swoją odporność, więc cieszę się, że tu nie ma między nami jakiejś powiedzmy różnicy, konfliktów, tylko też tak chcę wychowywać jak ja, więc to jest też fajne. Jest to dość przeciwne podejście do tego, które teraz ja obserwuję, które wydaje mi się, że jest dużo popularniejsze, a mianowicie, że dziecko co chwilę myje ręce kremem antybakteryjnym, co chwilę dba się o to dziecko, żeby nie upadło przypadkiem, żeby nie zrobiło sobie krzywdy, żeby gdzieś tu krew nie poleciała, a jednak to wszystko buduje tą odporność. Dokładnie, też mówię, nie chodzimy za Jeremiaszem jak cień. Jak przewróci się, no to będzie pamiętać, że się przewróciło, bo to zrobiło i będzie w przyszłości pewnie tego błędu nie popełni, albo popełni, ale w końcu się nauczy, tak? Więc jak najbardziej w tym kierunku idziemy. Nie chuchamy, nie dmuchamy. Oczywiście ci rodzice, którzy tak robią, oni tak robią, bo te dzieci kochają i robią to powiedzmy z takiego czystego opieki, tak, nad dzieckiem, ale po prostu nie wiedzą, że czasem za dużo, znaczy działa to odwrotnie, tak, jest bardzo dogrzewamy, zresztą tak to było właśnie z drogą naszej ewolucji, że teraz siedzimy
ciepłych sweterkach, dogrzewamy się, wszędzie jest nam cieplutko i tak dalej, no ale później jak jest gorsza pogoda, nie ubierzemy się powiedzmy tak, jak powinniśmy się ubrać do pogody, no to możemy szybko się pochorować, nie? Więc niestety tak to działa, więc tą odporność powinien dbać, czyli temperatura niższa, u nas jest około 20 stopni też w domu, tak standardowo, co mówię, co często właśnie w domach, co są dzieci, jest 30 albo jeszcze więcej stopni, no jak tą odporność budować. Oczywiście oni nie robią to specjalnie, po prostu nie wiedzą, że można inaczej, albo nie wiedzą, albo druga sprawa, no myślą, że inaczej znaczy źle, nie? Mhm. No to też nie, właśnie dobrze, że to powiedziałeś, że to nie wynika, że ci rodzice chcą źle, ale po prostu nie są wyedukowani w niektórych kwestiach i wiadomo, że kochają swoje pociechy i chcą jak najlepiej dla nich. A dokładnie. Też w całej rozmowie zastanawiam się, czy ta pasja, którą ty masz, jest, czy ona jest kosztowna? Czy ty dopłacasz na przykład do wydarzenia, którym jest ten rekord Guinnessa? Jest kosztowne, bo same podejście do rekordu Guinnessa ze wszystkimi kosztami to jest około 15 tysięcy złotych. To nie jest tak, że dużo osób się pyta, a to ile ci rekord płaci za rekord? Ja mówię, nic mi nie płaci, jeszcze muszę za to zapłacić. Tak to niestety wygląda. Dodatkowo są ratownicy, których też trzeba płacić. Dodatkowo jest lód. Lód jest bardzo drogi. Kilogram lodu na rynku kosztuje około 3-4 zł. Więc to są straszne pieniądze, bo jak na trening idzie około pół tony, to około 1500-2000 zł za trening. Jednak na rekordzie Guinnessa tam będzie parę ton. Jednak z tego miejsca mogę powiedzieć, że jednym ze sponsorów jest właśnie IceCut z Rzeszowa. Firma, która lód sprzedaje, a czy sprzedaje. Lód po prostu w kosztach produkcji, tak? Więc więc koszty dużo schodzą niż jakbym miał normalnie płacić za lód 3-4 zł. Więc to też jest naprawdę dużo. I jest, no, przez to staram się właśnie te koszty optymalizować jak się da. Więc jest to kosztowny biznes. No niestety, tak to jest, że trzeba zainwestować. Może kiedyś to się po prostu zwróci. Czy ty tak myślisz, że kiedyś się to zwróci? Myślę, że tak. Myślę, że jak już jesteśmy przy tym temacie, to powiem właśnie o temacie studia Ice King. Pierwszy to raz mówię publicznie. Nie wychylam się jeszcze z tym, bo to jest teraz w trakcie kończenia. To jest studio treningu personalnego EMS i morsowania, czyli miejsce, gdzie można zrobić trening personalny z osobą jeden na jeden, kameralnie. Można tam zrobić trening EMS, czyli elektrostymulację mięśni, a przede wszystkim można pomorsować. Też tam będzie sauna w przyszłości, też będzie można posaunować, czyli trening regeneracja. W ten sposób oczywiście dodatkowo będziemy tam robić szkolenia morsowe, bo będziemy mieć do tego zasoby. Więc już jak najbardziej w tym kierunku, już powiedzmy, podejrzewam, że w jakimś stopniu będziemy się do procesu zwracało to, co wcześniej wykładałem pieniądze. A propos szkoleń z morsowania, to co tam szkolić? No gościu musi wejść do wody, postać trochę w tej wodzie i wyjść, tak na chłopski rozum. Mhm. A czyli tak jak mówię, mówimy o takim morsowaniu rekreacyjnym, ale jak mówimy o morsowaniu takim ekstremalnym, które powiedzmy trwa godzinkę, półtorej, no to mówię tu już tak naprawdę trzeba posiąść pewną wiedzę o powiedzmy świadomości ekspozycji na zimno i też no, musi być dobrze doświadczonych osobach. Musisz po prostu wiedzieć, co się dzieje w twoim organizmie i jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego powiedzmy, jak będziemy siedzieć pół godziny, to tak się dzieje? Jak to siedzieć po godzinie? Dlaczego tak się dzieje tu, w tej temperaturze, która nam spada i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście no, takie szkolenie jak najbardziej jest skuteczne. Zresztą też na takie szkolenie jeździłem i wiem, jak to działa. Mhm. To już tak na koniec. Zapytałbym cię teraz, gdzie można cię znaleźć i dałbym ci miejsce na właśnie trochę reklamę samego siebie. Okej. Okay. Znajdziecie mnie na Facebooku jako Łukasz Szpunar Ice King. Znajdziecie mnie na Instagramie jako iceking.tv, więc tam mnie też znajdziecie. I głównie to są źródła, których możecie mnie znaleźć. Ewentualnie możecie mnie też znaleźć na stronie trenerzimna.pl. Tam też jest troszkę informacji o mnie. Znajdziecie mnie na Podkarpaciu w Tarnobrzegu, gdzie jestem na co dzień. No i oczywiście, tak jak mówię, zapraszam. Zapraszam 3 listopada, gdzie chętnie was poznam. Jak się znamy, przybiję piątkę
macie jakieś, powiedzmy, swoje jakieś pytania, jak najbardziej na miejscu odpowiem. Też chcę powiedzieć, że w tej właśnie studiu treningu personalnego jest taki plan, żeby przygotować taką właśnie ekipę Ice Kinga pod następne mistrzostwa Polski w morsowaniu, więc chcę przygotować tak do 10 osób do mistrzostw Polski w morsowaniu. Ja mam inne wyzwania, o których jeszcze nie chcę powiedzieć, ale przy następnej rozmowie o tym opowiem. Inne wyzwania, które chcę zrobić na tą zimę, dlatego na mistrzostwa Polski będę startował, ale chciałbym kilka osób przygotować, dlatego to miejsce też sprawi, że będę miał zasoby do tego, żeby po prostu ludzi uczyć, jak to robić, powiedzmy, bardziej ekstremalnie i bardziej sportowo. Tradycyjnie ja zostawiam wszystkie linki w opisie i ogólnie zaglądałem na twoją stronę. Podoba mi się, jak jest zbudowana. Fajnie wygląda. Trenera Zimna, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. A ja ci dziękuję za rozmowę i fajnie, bo w tej rozmowie padło dużo nazwisk. Zaraz poza kamerami chcę cię dopytać o te nazwiska, może będą to moi kolejni goście, więc bardzo chętnie cię o to dopytam. I dziękuję za rozmowę. Widzimy się, mam nadzieję, po rekordzie, który będzie udany. Dzięki, w takim razie. Trzymaj się, pozdrawiam, cześć. Dzięki, hej. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca, a na pewno przypnę ci serduszko. Cieszę się, że rozmowa okazała się dla ciebie wartościowa. Nie zapomnij jeszcze o łapce w górę oraz o subskrypcji, ponieważ rozmów takich jak ta będzie więcej. A teraz czas na autopromocję. Część z was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!